I zaś trzecio w popołudniu na zegarek wybiła. Czas przywitać się z wami w programie radia Na Góralską Nutę. Przy mikrofonie Wojciech Dorula-Godową. Witajcie, dzień dobry Państwu i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Już dziś o 9 czerwca roku pańskiego 2024. Ze stacji W Euro 1490 AM witam się z wami miło, serdecznie, gorąco. Bo jest słonecko na polu, świeci po znowu deszczowej sobocie. Pombok świeci tym, co dzisiaj świętują i imprezy w plenerze mają. Oj, piękny czas dla wosyczki, co tam już na polu kęsi siedzicie, czy też dopiero jedziecie. Po uroczystych mszach świętych, tutaj u świętej Faustyny Kowalskiej, tam też was zaprosaliśmy w tamtym tydzień, dzisiaj też was zaprosamy serdecznie. Na górce, Łotpust Festyn też zaprosamy, Bukowina Taczańsko. Nasi motorzyści pojechali do Merwindiana dzisiaj. A tak poza tym, goście się przewiną w studiu radia Na Góralską Nutę, bo ten tydzień był bardzo obfity w odwiedzających. Paweł Figlewicz nas odwiedził, ale o tym będziemy uchwalować za tydzień, bo słuchali się dosyćko w internecie, ale dr Michał Baumert był ich dawą wąsyćkim rady. A tak poza tym, życzenia i zaproszenia. Trochę nowości, bo zawsze coś się dzieje. To też nie marnujmy czasu i bierzmy się do roboty. Zapraszam do wysłuchania programu Radia Na Góralską Nutę w każdą niedzielę od godziny 3 po południu do godziny 4.30 i w każdą środę od 10 wieczór do północy. Przy mikrofonie Wojciech Dorula i Gadomia Seroz. Witajcie! I na początek programu Mira Sojka Topor ze swoim zespołem Płyń Nuto Moja. Po tygodniu przyszła wreszcie niedziela, przyjechała kapela, posiadali muzykanci na ławach, już się zacznie zabawa. Tej chłopcy dziewczęta, niechaj każdy pamięta, że radości za sprawa. Tej córki synowie, pamiętajcie dziś sobie, że muzyka i taniec to młodości szaniec. Matki i ojcowie, przypomnijcie dziś sobie, radość, zabawa to też jeszcze wasza sprawa. Hej, ludzie przemili, byście się weselili, gra wam nasza kapela, bo to dziś niedziela. Wszystkich słuchaczy Radia Na Góralską Nutę. Dzisiaj w niedzielę, popołudnie, piękna pogoda i piękny czas. Życzymy wszystkim miłego pobytu na tych imprezach. Kanek was zaprosił i kane was inni zaprosali. Program Radia Na Góralską Nutę w każdą niedzielę po programie Radia Związku Podhalan. Tak z góralami od 1 do 4:30. W internecie 24 na dobę. Przecież wiecie, że Wojciech Dorula Radio, tam słuchacie wszystkich programów na YouTubie. Ej, chłopcy, dziewczęta, niechaj każdy pamięta, że radość i zabawa to młodości sprawa. Ej, córki, synowie, pamiętajcie dziś sobie, że muzyka i taniec to młodości szaniec. Matki i ojcowie, przypomnijcie dziś sobie, radość, zabawa, to też jeszcze wasza sprawa. Hej, ludzie przemili, byście się weselili, gra wam nasza kapela,
płyń No to moja. Mira Sojka Topol za swoim zespołem. I zwolniamy tempo, bo czas na korespondencję z Ludźmierza. Jak co tydzień. Kustosz tego sanktuarium, ksiądz Maciej Ścibor dla słuchaczy Radia na Góralską Nutę. Przypacuję Wam, ze sponsorami tego bloku są pan Kazimierz Kopeć, Monika i Daniel Bauer, Zosia i Paweł Bobak-Napa, Auto Parts i Truck Parts, Renatka Chrobak i Paulinka Krzysica i specjalne podziękowania dla działa Wrobla, Wrobel & Associate. Teraz już ksiądz Maciej Ścibor z Ludźmierza. Witajcie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Sanktuarium Matki Bożej, Królowej Podhala. Serdecznie pozdrawiam ksiądz kustosz Maciej Ścibor. Jesteśmy na przełomie miesiąca maja i czerwca. Ten okres, jeśli chodzi o pogodę, to u nas jest taki bardzo zmienny. Jest trochę deszczów, ale dosyć mało. Także nawet jeśli chodzi o taką pomoc dla rolników, dla tych, którzy mają też swoje ogrody, większe i mniejsze, to trochę jednak brakuje wody. Owszem, przychodzą takie dosyć nieregularne burze i mocne opady miejscami. W tym tygodniu nawet były podtopienia tutaj w Małopolsce, ale z kolei w innych rejonach tego deszczu nie jest za wiele. Ludźmierz akurat nie narzeka na razie może ani za bardzo na suszę, choć mogłoby być trochę więcej tego deszczu i wody, ale też nie było takich właśnie zagrożeń, jeśli chodzi o nasze rzeki, które przepływają przez miejscowość. Jeśli chodzi o sanktuarium, ten tydzień, tak jak i poprzednie, ciągle upływa wśród licznych pielgrzymek, które przybywają do naszego sanktuarium z różnych parafii diecezji bielsko-żywieckiej. Ostatnio także pojawiło się kilku księży z diecezji sosnowieckiej. Byli kapłani z dziećmi z diecezji kieleckiej i tarnowskiej. No i oczywiście także dopisują i nasi z diecezji krakowskiej. Bardzo liczne grupy przybywają każdego dnia, praktycznie po 4-5 autobusów, nieraz nawet na jednej mszy świętej wspólnie odprawiają, więc za cały dzień to jest naprawdę liczna grupa pielgrzymów. Zwłaszcza tu jest tak mocno obsadzone przedpołudnie, bo wtedy te grupy przybywają. Potem jeszcze niektóre z nich wybierają się czy to na Bachledówkę, czy to do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, na Krzeptówki i do Zakopanego. Ale w większości z nich właśnie korzystają z Eucharystii tutaj w Ludźmierzu. Na inny jakby punkt programu przejeżdżają sobie do tych wspomnianych miejsc. Takim bardzo ważnym akcentem pielgrzymkowym w tym minionym tygodniu była 22. pielgrzymka dzieci ze szkoły integracyjnej w Czerwiennym z Bachledówki. Starają się co roku przybywać tutaj właśnie wychowawcy wraz ze swoimi podopiecznymi. Spora grupa niepełnosprawnych. Ich zwyczajem jest taki fragment od Maruszyny przejść na piechotę. Niestety pogoda akurat tego dnia, kiedy byli u nas, nie bardzo dopisywała, więc autokarami już dojechali do samego sanktuarium. Tu odprawiali mszę świętą w bardzo licznym gronie, a potem po wspólnym zdjęciu także jeszcze trwali na modlitwie różańcowej. Nasze sanktuarium bardzo się cieszy z tych odwiedzin, bo niepełnosprawni tutaj przy Maryi będą mieli zawsze swoje miejsce i też liczymy na ich kolejne przybycia, czy właśnie tej szkoły integracyjnej, czy też jeszcze innych grup, które właśnie z osobami cierpiącymi, chorymi, niepełnosprawnymi przybywają tutaj do naszego sanktuarium. Od ubiegłego czwartku, czyli od uroczystości Bożego Ciała, trwały też codziennie do tego czwartku obchody oktawy Bożego Ciała, więc i praktycznie codzienne procesje, no może jeden czy dwa dni były takie, że rzeczywiście akurat w czasie nabożeństwa dość mocno padało i wtedy nie wybraliśmy się, zostaliśmy na modlitwie w naszej świątyni. Ale akurat zakończenie oktawy Bożego Ciała wypadło bardzo pięknie i spora grupa
dzieci, które przyszły z rodzicami swoimi na mszę świętą, także na procesję i potem taką wspólną radość, także kiedy też w podziękowaniu za to ich zaangażowanie dzielimy się słodyczami. Z kolei następny dzień po zakończeniu oktawy Bożego Ciała to uroczystość Serca Pana Jezusa, a w tym roku akurat ta uroczystość zeszła się razem z dniem, w którym wspominaliśmy 27 lat od wydarzenia dla Ludźmierza bardzo ważnego, a więc od pielgrzymki Jana Pawła II w 1997 roku, kiedy tutaj do tego naszego sanktuarium przybył na modlitwę różańcową. Wtedy jeszcze, owszem, przy ołtarzu polowym, ale w miejscu, gdzie jeszcze nie było Maryjnego Ogrodu Różańcowego, zebrały się wielkie rzesze ludzi, aby właśnie razem z papieżem rozważać tajemnicę życia Matki Jezusa Chrystusa. Ci, którzy mieli okazję, a wśród nich miałem też szczęście być ja wtedy, kim pracowałem w Czarnym Dunajcu, akurat na zakończenie tego nabożeństwa i tego spotkania z Janem Pawłem II przyszła też potężna ulewa, a po niej przepiękna tęcza, która się rozpostarła właśnie, zwłaszcza dla tych, którzy widzieli to od mostu na Dunajcu, właśnie nad sanktuarium, nad ogrodem, gdzie wcześniej właśnie trwaliśmy z Janem Pawłem II na modlitwie. Tego dnia w naszym sanktuarium, obok tych mszy, które w ciągu dnia były, a więc także i parafian, po południu przybyli na godzinę 16. Nasi gospodarze z powiatu, władze starostwa powiatowego wraz z panem starostą Chamerskim i także pracownicy, ich rodziny uczestniczyły w mszy świętej na rozpoczęcie tej szczególnej służby, jaką jest właśnie poświęcenie tego swojego czasu, zdolności, mądrości i tego, co dobrego można zrobić także dla osób mieszkających na terenie powiatu nowotarskiego, ponieważ od ubiegłego roku Matka Boża Ludźmierska już oficjalnie jest też patronką powiatu nowotarskiego, więc i ta inauguracja miała miejsce także właśnie przy niej podczas Eucharystii. Rozważaliśmy krótkie fragmenty wypowiedzi papieża, kiedy jeszcze w 1999 roku był obecny podczas obrad polskiego Sejmu, kiedy właśnie do parlamentarzystów wygłosił swoje słowo, właśnie jak tą władzę należy sprawować wobec ludzi, jak znaleźć swoje miejsce odpowiednie właśnie w tej wyjątkowej służbie, jaką jest właśnie sprawowanie władzy. I to też staraliśmy się w tej grupie właśnie ze starostwa w Nowym Targu tutaj wspólnie przy ołtarzu Matki Bożej rozważać. Po zakończonej Eucharystii nastąpiło jeszcze przejście do Maryjnego Ogrodu Różańcowego i tam złożenie kwiatów przy figurze Jana Pawła II i chwila jeszcze refleksji. Tego samego dnia wieczorem też ważna dla nas uroczystość, choć niestety nie mogliśmy wszyscy uczestniczyć, bo był to właśnie też dzień uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, pierwszy piątek, a więc wiele obowiązków też parafii, ale delegacja naszej parafii udała się do miejscowości Besina obok Myślenic, gdzie swój 50. jubileusz kapłaństwa przeżywał ksiądz Jan Bożęcki. Tam właśnie parafia przy okazji odpustu parafialnego Najświętszego Serca Pana Jezusa dziękowała także, no już teraz emerytowi, księdzu Janowi, ale sprawującemu przez wiele lat właśnie tam swoją pasterską posługę. Księdza Jana będziemy mogli ugościć także w naszym sanktuarium, kiedy wraz ze swoimi kolegami ten złoty jubileusz świętować będą w czasie głównego odpustu naszej parafii, a więc w niebowzięcia. O godzinie 9 będą sprawowali właśnie jubilaci swoją Eucharystię, dziękując Matce Najświętszej za ten czas posługi w naszej archidiecezji. Choć owszem są już na emeryturze, to
to przecież wielu z nich ciągle jeszcze pomaga, czy w tych parafiach, gdzie wcześniej pracowało, czy jeszcze w innych parafiach, dbając o to, żeby no właśnie pomimo spadającej liczby kapłanów, także i swoją posługą, swoją pomocą być obecnymi. Bardzo dziękujemy też naszemu rodakowi, księdzu Janowi, za to trwanie, za to świadectwo także wierności Chrystusowi, dobremu pasterzowi. Polecamy go także waszej modlitwie, jak i wielu kapłanów, którzy w tym roczniku razem z księdzem Janem byli święceni w kościele Serca Pana Jezusa w Nowym Targu. Tam też kilkanaście dni temu dziękować Panu Bogu za ten wspólny czas. Myślę, że i mieszkający Stanach Zjednoczonych na pewno będą kojarzyli jeszcze może te uroczystości gdzieś ze swoich parafii, bo kilku kapłanów tutaj właśnie z tego rejonu nowotarskiego i zakopiańskiego wtedy w tym roczniku było wyświęcanych. Kolejny dzień to dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Od rana najpierw w naszym ogrodzie trwały prace. Panie z róż różańcowych, a także inne panie, które zechciały pomóc, żeby to nasze sanktuarium też wypiękniało już na ten czas letni, poświęciły właściwie pół dnia, żeby w naszym ogrodzie różańcowym posadzić kwiaty, żeby właśnie ten czas już, który daje taką szansę na rozkwitanie i na piękno tego miejsca, mógł jeszcze bardziej zabłysnąć i mógł zapłać wielki także właśnie tym naszym paniom, które się o to postarały i zresztą to roku, co roku to czyli tutaj do tej pomocy wielkie Bóg zapłać tym właśnie parafianom dbającym właśnie o to miejsce. Natomiast przed południem można też powiedzieć, że jak co roku, bo już od 12 lat przybywają tutaj do naszego sanktuarium panie, które cierpią na nowotwór, częściowo może nieraz zaleczony, ale częściowo jeszcze trwający. Kobiety, które są amazonkami, a więc też po utracie piersi, właśnie przybywają tutaj właśnie do sanktuarium maryjnego, aby przez swoją modlitwę, przez swoje zawierzenie Matce Bożej, które zresztą też ponowiły po zakończonej Eucharystii, przedstawić tą swoją obecność. Zebrało się no nie prawie 200 kobiet, które przybyły też także i w towarzystwie swoich małżonków. Były też właśnie organizacje tutaj naszego regionu, przedstawiciele miasta, starostwa, także i czytania, śpiew. I także wspólnie potem po tej modlitwie wyruszyliśmy do figury Jana Pawła II w naszym ogrodzie różańcowym, żeby tam jeszcze w chwili refleksji i powierzenia siebie, swojego życia, swoich trudności, swojego zdrowia właśnie w stawiennictwie świętego Jana Pawła II zakończyć tutaj tą część taką modlitewną w naszym sanktuarium. Panie jeszcze miały też w planach takie wspólne pobycie, porozmawianie, wspólny obiad. Za tą ich kolejną pielgrzymkę i przybycie tutaj do sanktuarium bardzo dziękujemy. Kolejnym takim akcentem tego dnia, jeszcze właśnie w nawiązaniu do piątkowej uroczystości, do tego jubileuszu 27. pielgrzymki Jana Pawła tutaj do Ludźmierza, wieczorem pan Stanisław Kita, poeta, zaprosił na takie spotkanie z rozważaniami różańcowymi, które są wynikiem jego modlitwy i przebywania tu w sanktuarium. To spotkanie z nim prowadziła pani profesor Anna Mlekodaj w oparciu o list Jana Pawła II o różańcu, czytając pewne fragmenty, a z kolei właśnie pan Stanisław do tego dobierał odpowiednie fragmenty właśnie swojej poezji, nawiązujące do poszczególnych tajemnic różańca świętego. Piękny wieczór właśnie, który poświęciliśmy na to, żeby właśnie tą bliską sercu Jana Pawła II modlitwę jeszcze w taki nieco inny sposób ubogacić. Niedziela, Dzień Święty, to już akurat można powiedzieć, że wreszcie trochę takiej równowagi i ciszy w naszym sanktuarium, oczywiście msze święte, tak jak w każdym tygodniu, ale wyjątkowo w tym tygodniu będzie w niedzielę było trochę ciszej, trochę spokojniej, taki normalny rytm parafialny, ale zapewniam, za tydzień już tak nie będzie i w kolejnej relacji z przyszłego tygodnia, bo czekają nas tu ważne uroczystości, będę się mógł z nami podzielić.
Niech wstawiennictwo Matki Najświętszej, właśnie tej, którą tutaj czcimy w Ludźmierzu, w tych dniach, kiedy właśnie wspominamy tą modlitwę świętego Jana Pawła II przed jej wizerunkiem, niech modlitwa różańcowa nam towarzyszy, niech także właśnie to, o co prosił święty papież, rozchodzi się ona stąd, wszędzie, gdzie docieracie, jako właśnie ci, którzy Maryję w wizerunku ludźmierskim czcicie, bądźcie także tymi apostołami modlitwy różańcowej, rozważań życia Maryi i jej Syna. Niech ona wspiera was swoim błogosławieństwem i swoją matczyną opieką. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia na Góralską Nutę, ksiądz kustosz Maciej Ścibor. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. I wam te skadomy Bóg zapłać za tą gość ciekawych, woznych informacji z Ludźmierza. Dla słuchaczy Radia na Góralską Nutę w cotygodniowej korespondencji ksiądz Maciej Ścibor, kustosz tego sanktuarium. Ja zaś was zawsze zaproszę, bo przecież co z letni, co z wakacji. Jedźcie do Ludźmierza, jedźcie odwiedzić księdza Macieja, powiedzcie mu, żeście są z Radia na Góralską Nutę. Będzie mu miło, żeście przyszli go odwiedzić. No i też zachęcam do zakupu tych pięknych cegiełek na rzecz Domu Pielgrzyma, właśnie tam w Ludźmierzu. Wam zaś przypacuję ze sponsorami tego bloku są pan Kazimierz Kopeć, Monika i Daniel Bauer, Zosia i Paweł Bobak, Napa, Auto i Truck Parts, Renatka Chrobak, Paulinka Krzysiecka, Fairway, Independent Mortgage Corporation i specjalne podziękowania dla Dzioła Wróbla, Wróbel and Associate. I jeszcze raz Bóg zapłać i do usłyszenia się z księdzem znowu za tydzień. To, co dzieje się na Podhalu, zawsze odbija się szerokim echem w Polsce i poza jej granicami. Tygodnik podhalański. Nic nie przejdzie bez echa. Szukaj w kioskach i na 24tp.pl. Jurek Jurecki, dziennikarz i wydawca. A teraz zaś czas na wspomnienia, jako było, kiedy to Ojciec Święty Jan Paweł II w 1997 roku odwiedził Podhale i ten słynny hołd górali Polski. Warto się o tym przypocyć i warto znowu odświeżyć słowa, które wtedy w imieniu nosyczki góroli Poloków burmistrz miasta Zakopanego, pan Adam Bachleda-Curuś na kolanach przed Ojcem Świętym ten hołd odczytał. Posłuchajcie. Najukochańszy Ojcze Święty, szczęśliwi i wdzięczni Bogu, Trójcy Jedynemu, iż wejrzał łaskawie na niskość naszą, a naród polski wydźwignął, wyniósł w wielkim Synu gór naszych i zawołał do gór świętości niebieskich, pchnął na szlaki zwycięstw nad złem, żeby grzechy, wady powypędzać, by zakwitło miłością rodzinne szczęście. Oczy dzieci i młodzieży były ufne, czyste, a życie mężczyzn, kobiet i starców mężne, owocne, pogodne wiarą. Przeto dziękujemy, Ojcze Święty, żeś nas wydostał z czerwonej niewoli, a teraz chcesz i uczysz, jak dom ojczysty, a teraz chcesz i uczysz, jak dom ojczysty Polski wysprzątać z tego, co hańbi, rujnuje, zniewala, gubi. Dziękujemy za ojcowską i synowską troskę. Dziękujemy za modlitwy, ofiary i upomnienia Twoje. A w czym żeśmy Boga zdradzili, zasmucili, przepraszamy. Przepraszamy za zwątpienie,
niedochowanie wierności, nieodpowiedzialne korzystanie z daru wolności. Przyrzekamy, jak ten krzyż na Giewoncie, mocno trwać w wierze i tradycji chlubnej przodków naszych, a ślubów jasnogórskich narodu polskiego dochować. Jak ongiś książę Mieszko, u zarania dziejów naszych ziemię polskie poddał stolicy apostolskiej, tak my, górale polscy, dzisiaj, dnia 6 czerwca roku pańskiego 1997 u stóp krzyża na Giewoncie składamy hołd. Najukochańszemu synowi gór, największemu z rodu Polaków, papieżowi, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, zawierzając nasze rodziny, nas samych i te góry nasze, świadomi, że On nam przed Bogiem i ludźmi największej krasy dodaje swoim świętym pasterzowaniem. Pomóż nam, Ojcze Święty, swoim błogosławieństwem wydostać się z wszelkiej śmierci do życia miłością prawdziwą i tak przejść próg nadziei w nowe trzecie tysiąclecie. Panie Boże, prowadź! Nie zabij Boże,
mocni, drodzy bracia i siostry. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Musicie być wierni. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Zaś teraz witamy naszego nowego sponsora. Polska hurtownia mięsa, ryb i owoców morza. Alex Butcher Shop. Świeża baranina, wołowina, wieprzowina, kurczaki, ryby i skorupiaki prosto z oceanu. Codziennie świeża dostawa. Mięso wysokiej jakości, prosto od rzeźnika. Świeże wędzone łososie, 50% taniej niż w twoim sklepie. Zacznij oszczędzać. Postaw na świeże mięso z hurtowni Alex Butcher Shop. Na południu przy 159 i autostradzie 294. Dzwoń po polsku. 708-566-1308. Na miejscu pytaj o Zigiego, czyli Zbyszka. I gromy, gromy dla nich. Dziękujemy za to, że właśnie są nowymi sponsorami Radia na Góralsk. My to Alex Butcher Shop. Koniecznie musicie do nich dojechać. To jest Bridgeview, 20 minut po highwayu. 294 zjeżdżacie na 159 i zaraz po prawej stronie. Gromy dla Wojciecha Grota i Zbyszka Grota. Tam mogli ich spotkać się w Alex Butcher Shop. Naprawdę polecam. A grają dla nich zespół Górzanie. Polska. Siwy koń, gołębica, siwco. Łodziec z matką mieli, łodziec z matką mieli. Dziewcy na dojmi są. Alex Butcher Shop. Obiecałaś, a nie dałaś, lecz tu nie pasuje. Te piosek u Marynie do mnie przenocuje. Obiecałaś, a nie dałaś, a teraz załuję. Przyjdę ku mnie, przyjdę w nocy, to ci przenocuje. Po 294 zjeżdżacie na 159 West i po prawej stronie może ze 2-3 minuty nie możecie minąć. Ogromny parking, piękny sklep. Hurtownia, hurtownia. I no tobie chłopce, siłę odka zdobią. Rączki gwiazdku zjadły, rączki gwiazdku zjadły, nic nie radę robią. Pozdrawiamy i gramy dla Wojciecha Grota i Zbyszka Grota. Zigi, pytajcie o niego, tam jest. Zajoku, niech ci przenocuje. Ej, chłopcy Górzanie, co z powa zostanie? Po podregle kości, po podregle kości, po kartmach śpiewanie. Po podregle kości, po podregle kości, po kartach śpiewanie. Ej, Górzanie, gdzie się piewy takie przaduse? Nikt mnie nie chce z wami śpiewać muszę. Brak
brakuje Ci gotówki? Sprawdź swoje punkty lojalnościowe na karcie kredytowej Visa PSFCU. Wymień punkty na gotówkę. Więcej informacji na www.psfcu.com lub pod numerem 1-855-773-2848. Nasza Unia. Jesteśmy dla Ciebie. Pewne ograniczenia mogą obowiązywać. Supermarkety Shop & Safe Market zapraszają do swoich wszystkich lokalizacji. Najlepsza jakość, najniższa cena, radość rodzinnych zakupów tylko w Shop & Safe Market. A dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, rodzinka Żegleń. Cześć, Danusia, cześć. Cześć, a z kim to ty dzisiaj znowu jesteś? Z moimi pomocnikami. Jak masz na imię? Michel. Mikołaj, ty już byłeś u mnie w radiu. Fajnie, o, tutaj widzę, że kwiatki, nie? Jako dobrą cenę na kwiatki. Brakło, no bardzo dobro, bo się, jak to komuś jeszcze kwiatków brakło, to naprawdę bardzo dobra cena, za 3 dolary, tak, że nikt takiej nie kupicie, która przepłaciła bilans. Zasadę na tym zdjęło, no, ale jak komuś brakło, to rzeczywiście fajne jest, to są jakościowa i cena nie do przebicia. Nikolas, what's you... Twoje, to jest fajne tutaj twoje. No, widzę, że Gabi, to jest firmowe nasze soki. Tak. Firmowe, jako Shaben Save od Gabi. Co jest twoje, twoje najlepsze tutaj w tym koszyku? Co najbardziej lubisz? Ja mam takie różnice, mają po biomachę po prostu. A. Takie, okej. Okay. A owoce lubisz? Jakie są najlepsze twoje owoce? Bardzo lubię truskawki. Truskawki, okej. Okay. Widzę, że czereśnie też są. A powiedz mi, co jest twoje najbardziej ulubione? Aha. Też, a powiedz mi, a pomagasz mamie w ogrodzie? Dzisiaj sadziłaś kwiatki, nie? No. Lubisz pracować w ogrodzie? Danusia, jesteście bardzo często u nas w Shaben Safe. Co najbardziej tak... Po sąsiedzku. Co cię tak najbardziej, jak to się go zadawala? Wszystko, no lepiej to do chlebu macie, tak ze... Zauważyć, co mówię. No i dzięki Ciebie wszystko jest tak fajnie zaopatrzone. Ale ja się nie przepraszam, dzięki całej... Nie, Jezus, bo nie mogę tego kredytu brać na sobie, bo to dzięki całym wszystkim pracownikom, tak, ale... Ale tu tutaj trzymam rękę na pulsie, tak, że dzięki Ciebie to tak fajnie, o, jakieś wszystko ładnie poukładane. To czyli wszystko tutaj produkt, to ładnie, to nie uwoli. Panowie, to wszyscy starają, nie? Syczka tym. Tak, że... Po sąsiedzku lubi spadać tutaj do nas, tak? Fajnie, życzymy miłego popołudnia. Ty też pomogę z mamie w ogrodzie, czy nie? Ja podmywam tam ogród i robię tak różne rzeczy, kołachałki, tak świąta. Ja mam... Macie kurę? Oho. Macie, kiedy macie kur? Mamy 13. Oho! Czeko za kurę zje sobie ojka? No. Smazys czy mącis? Smazys. Damcia, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Miłego popołudnia. Dziękuję za przyjście. Do widzenia. Miłych zakupów życzę. Fajnie. Znajdujemy się przed Shaben Safe Market w Bridgeville. Tu jest wejście, ale tego pana to już chyba wszyscy znają. Bogdanie. Pozdrawiam. Kilka słów. Nazwisko jeszcze, Bogdan. Bogumił Galik, ale wszyscy mnie znają jako Bogdan. Bogdan, co ty reprezentujesz? Reprezentuję firmę turystyczną Ampol, zajmującą się wycieczkami od ponad 20 lat. Jestem organizatorem, przewodnikiem, kierowcą, wszystkim, co jest potrzebne, każdą osobą, która jest potrzebna w firmie. I specjalnością moją, nie tylko moją, ale mojej firmy, są podróże dookoła Stanów Zjednoczonych, które organizujemy nieprzerwalnie od 2001 roku. Już ponad 150 razy byliśmy w tych podróżach i właśnie zawsze wracając, odwiedzamy tutaj ten wspaniały sklep, który jest zaopatrzony wyjątkowo, a całą Amerykę znam. Nie ma drugiego takiego sklepu w Ameryce, proszę Państwa, to po pierwsze. Po drugie, ja mam na wycieczkach Polaków bardzo dużo, którzy przyjeżdżają z Polski i oni są również zachwyceni tym sklepem, ponieważ nie dość, że artykuły są wspaniałe, pyszne i świeże, to są jeszcze bardzo tanie. New Jersey, tam gdzie mamy biuro, wszystko jest o połowę droższe. O 100%, przepraszam, proszę, tu jest o połowę tańsze. Także zawsze kończymy tutaj wycieczkę. Po zwiedzaniu Chicago, stąd jedziemy do Nowego Jorku i wracam z powrotem za 3 tygodnie. Wtedy powiem więcej.
Pozdrawiam. I tak właśnie chciałem też powiedzieć, że poznaliśmy się dobrych naście lat temu. Tak jest. Zawsze padałeś do nas z wycieczką. Tak. Ludzie są zawsze zachwyceni. Chcemy Ci z tego miejsca bardzo podziękować. Cieszę się, że znowu spotkaliśmy się po wielu latach. Twoi turyści mają wspaniałą opinię o Ameryce, o doświadczeniach z Tobą. Świetnie to jest zorganizowane. I podobno znaleźli Cię na TVN-ie. Tak, w jakim programie w TVN-ie Cię znaleźli? Na stronie www.ampolience.com jest taka rubryka o nas. Jak sobie tam klikniecie, to możecie oglądać ten film, który miał ponoć bardzo dużą oglądalność. I tak, mogę się założyć też, że jest to idealny pomysł dla kogoś, kto przyjeżdża do Ameryki i nie wie, gdzie się udać, to taka podróż jak długo zazwyczaj trwa? Najbardziej popularne wycieczki do Ameryki trwają 16 dni i obejmują wszystkie najważniejsze, najpiękniejsze i najsłynniejsze miejsca. A ludzi się trzeba zapytać, czy warto było, bo uważam, że tak. Już zdążyłem... Ci ludzie właśnie żałują, że jadą z powrotem. Zdążyłem się już ich wypytać. Świetne wrażenia. Oczywiście w restauracji smakowało im również bardzo dobrze. Są pod wrażeniem. A Tobie znowu dziękujemy za to, Wojtuś, że pamiętasz o nas i zawsze przyjeżdżasz tutaj w to miejsce. Nie ma innego miejsca, nie macie konkurencji. Na pewno. Dziękujemy, Bóg zapłać i szczęśliwej drogi. Do zobaczenia. Do zobaczenia! Dziękujemy. Trzymanko, fajnie, do zobaczenia. Polamer proponuje wakacje all inclusive. Masz ochotę uciec od tego wszystkiego, wsiąść w samolot i nie martwić się niczym? Proszę bardzo. Skorzystaj z oferty Last Minute. Sunscape Dominicus La Romana. All inclusive. 7 nocy. $769. Rio Yucatan. All inclusive. 3 noce. $646. Szczegóły promocji i rezerwacje we wszystkich biurach Polamer. Dzwoń już dziś. 773-685-8222. Nasi agenci znajdą najlepszą cenę i wybiorą optymalny plan podróży. Dzwoń do Polameru już dziś. Pokaż mi swoją podłogę, a powiem Ci, czy dobrze wybrałeś. Jeszcze nikogo nie zawiodły podłogi z Top Quality Flooring. Top Quality Flooring. Największy polski dystrybutor materiałów i akcesoriów podłogowych, sprzętu do instalacji i cyklinowania, lakierów, a także farb Benjamin Moore. Podłogi drewniane, surowe, wykończone laminaty, winyle, schody od najlepszych producentów w branży. I po kontraktorskich, niskich cenach. Teraz podłoga dębowa klasa Common 2. Tylko 89 centów za square feet. Top Quality Flooring and Paint Store w Schiller Park przy 3900 River Road. Telefon 847-233-6300 oraz w Bridgeview przy 9800 Industrial Drive. Telefon 708-430-8800. Top Quality Flooring Inc.com. Tak pięknie na harmonii gramy dla pani Genovefy Wojdyła Tylka, która właśnie obchodzi swoje urodziny. Pani Genovefo, wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, przede wszystkim zdrowiska jak najwięcej i opieki Bożej. Grają na harmonii dla was teraz pierwsze. Nie wiem, skąd pani Genovefa Wojdyła Tylka jest, ale Suchowiany na harmonii grają dla was z okazji urodzin pani Genovefo. Happy birthday! A teraz już tradycyjne 100 lat. W wykonaniu Patryka Króla i Przyjaciele. Kontrabanda i Przyjaciele.
My zaś pełni wrażeń po wielkim triumfie Iggy Świątek. Posłuchajcie, jak świat o niej znowu usłyszał. What a superstar we've got in this sport. Well, she knows how to do this. I'll lift the trophy. Big smile, all of the work that has gone in with her and her team. Mesdames et messieurs, merci de vous lever si ça n'est pas déjà fait pour, en l'honneur d'Iga Świątek, l'hymne national de la Pologne. So time for the Polish national anthem. Iga z Raszyna. Iga Świątek jest dziś najbardziej znaną Polką na świecie, a dramaturgia, z jaką walczy na korcie, sprawia, że jej grę ogląda się jak najlepszy thriller. UFO w Emilcinie. Wydarzenie, którego bohaterem był rolnik Jan Wolski, to zdaniem wielu ekspertów dobrze udokumentowany przypadek kontaktu z obcą cywilizacją. Zabójcza kontrola. Czy zagadkowe samobójstwa tureckich inżynierów, specjalistów od wojskowej elektroniki, to wynik telepatycznego sterowania ich umysłami? Magazyn Kalejdoskop. W każdy weekend. Tylko w Dzienniku Związkowym. W najnowszym weekendowym numerze Dziennika Związkowego koniec z azylami dla nielegalnych migrantów. Czego dokładnie dotyczy rozporządzenie Joe Bidena? Co wydarzyło się na kolejnym przesłuchaniu w sprawie Kościoła Świętego Wojciecha? Kto wygrał 500 000 000 w Mega Millions? Los został kupiony przez internet. Jak lokalni politycy reagują na werdykt skazujący Donalda Trumpa? Wypowiedzieli się m.in. Blagojewicz i Pritzker. Jak bezpieczne jest Chicago? Policyjne statystyki mówią o spadku ilości strzelanin i morderstw. Frank Bednarz pozwał stan Illinois za używanie czytników do tablic rejestracyjnych. Piszemy o dwóch braciach zastrzelonych w Highland Park, o domu, który wyleciał w powietrze w Lake Zurich i 74-letnim jezuicie, do którego strzelali złodzieje katalizatorów. Dziennik Związkowy. Najlepsza polska gazeta w Chicago. A teraz coś dla górali. Ilustrowany kwartalnik Podhalanin do nabycia we wielu sklepach na południu i północy Chicago. W każdym numerze historia Związku Podhalan, wieści z Podhala, sylwetki działaczy i zasłużonych oraz aktualności polonijne. Podhalanin to magazyn Podhalan w Ameryce. To coś było dosyć kik wczorańcyk weselników. No rano słonecko im przyświecało, ale i z płotem hej, dyscyk, pom Bóg z nieba pobłogosławił. No trudno, tak to już bywa. Hej,
A jak się już zakochał, zbierze się przełożenić i zrobić piękne wesele, to tylko w Belvedere Chateau Banquet. Słuchajcie, Belvedere Chateau 8055 West 103 Street w Palos Hills. Serdecznie Wam polecam to miejsce, gwarantuję za wspaniałą obsługę, za piękny wygląd, najpiękniejsza sala bankietowa w Chicagolandzie i jeszcze może dalej. 8055 West 103 Street w Palos Hills, numer telefonu 708-430-1800, 430-1800, dzwońcie, zostawcie wiadomość, jeżeli nie ma ich w tym momencie przy telefonie, odzwonią na pewno. Róbcie rezerwację, mają dużo jeszcze wolnych miejsc. Na ten rok i na następny, świetnie wyposażona kuchnia, to podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Wspaniali kucharze, wspaniała obsługa i piękna sala bankietowa po ogromnym remoncie przeprowadzonym w ostatnim czasie. Ela i Bolek serdecznie Was zapraszają. Belvedere Chateau, Palos Hills. Najpiękniejsza sala bankietowa. Polecam. I przypatrzyłem też, że ciągle poszukują pracowników. Jakbyście mieli swoje pociechy, co by chcieli trochę grosa zarobić w fajnej, rodzinnej atmosferze, to pytam Was pięknie, zgłaszajcie się do nich. Potrzebni są pracownicy do obsługi, wszędzie, czy nawet w kuchni do pomocy, ale i też cy za barą, cy na sali. Ale przede wszystkim młodzież fajno, robotno na salę. Zapraszamy do Belvedere Chateau i zgłosujcie się tam do nich, bo robotę dość. W reglu młody spręg, darmo miłość i ślubuje. Jako właściciele agencji Farmers Insurance, Dorota i Krzysztof Krężel, będący wśród Polonii od ćwierć wieku, zawsze stawaliśmy na wysokości zadania, aby zabezpieczyć Państwa rodzinę i cały dobytek. 6444 West Archer Avenue, Chicago. Byliśmy, jesteśmy i będziemy dla Państwa. Farmers Insurance, Krzysztof Krężel. Ja też u nich wszystko ubezpieczyłem. Farmers Insurance, godne polecenia. Napa Auto i Track Parts przy 4943 West 407 Street oraz Napa Auto Collision Center przy 5149 West 407 Street w Chicago. To rodzinny biznes Pawła i Zofii Bobak. Sklep oferuje bogaty asortyment części do wszystkich modeli samochodów i ciężarówek. Napa to jedna z najbardziej renomowanych firm samochodowych na światowym rynku, której części posiadają tak zwaną gwarancję życiową. Napa Auto Collision Center wyposażone jest w najnowszy sprzęt komputerowy, wykrywający wszystkie usterki, uszkodzenia i braki w samochodzie. Zapewnia całkowity serwis samochodowy. Diagnostyka komputerowa, naciągarka do podwozia, zbieżność kół, nowoczesne i ekologiczne urządzenia do malowania samochodu, które zabezpieczają środowisko przed zanieczyszczeniami. Firma współpracuje z ubezpieczeniami. Zapraszamy również do najnowszego zakładu naprawy traków Napa Auto Care. Fachowa oraz wysoko wyspecjalizowana obsługa gwarantuje najlepszą jakość wykonywanych usług. Właściciele Paweł i Zofia Bobak serdecznie zapraszają pod Halan i Polonię do wszystkich swoich super nowoczesnych biznesów. Telefon 767-4700 767-4700 Kierunkowy 773. Prosić o Pawła. Teraz zaś posłuchajcie, jak dr Józia Długopolska wypowiedziała się o naszej nowej pani doktor magister Angelice Kwak podczas pięknego bankietu, ale uroczystego spotkania w O'Hare Tech Center w ostatnią niedzielę, gdzie rodzina i przyjaciele zeszli się, żeby pogratulować naszej nowej pani doktor magister Angelice Kwak z okazji tak pięknego osiągniętego celu. Ale myślę, że to jeszcze nie wszystko. Posłuchajcie, Józia Długopolska gach o Angelice Kwak. She's smart, she's humble. She's warm. You want your physician, you've all met those people that are really, really smart, but they're not warm, they're not caring. This is going to be a wonderful physician. And as a Polish woman, a Catholic, a physician, a mom, I'm so proud of you. And
and as the director at Loyola, I have your contract waiting for you when you are done in 3 years. It's already being printed, so Angelica, you're going to have to take my offer. Thank you so much, Dr. Bugopunti. It's been an absolute honor just knowing under you and learning from you. I have actually met her when I was a pre-med student. It was at a conference, and I was like, oh, that is a doctor that I want to be like. And then being able to do so at Loyola, being in the medical Polish program, being able to grow that with Dr. Bugopunti, being under research projects with you has just been such a privilege, and it's been so beautiful to be able to do that with you. So thank you so much for being my mentor, and thank you for all the support so far. And I'm so excited for you to be president of the Polish American Medical Society, which will be amazing. Thank you so much for being here. And guess who's going to be the president in a couple of years here? Has helped me with a lot of projects, and as a mom, you know when you tell your kids something like, please do this, and you halfway think they're going to do something, and you have those medical students too that you tell them something and you have to check up on them. Well, Angelica has helped me with so many things, including our ball, all the different events, and I knew that if I gave Angelica a task, it was going to get done. So congratulations. I am literally so proud of you. I'm glowing. I know your mom's proud of you, but I feel like I'm one of your extra moms along the way. So thank you, and I can't wait to see what happens in the future for you. No to zagrajmy i zaśpiewajmy dla nas i doktor magister Angeliki Kwak. Gratulacje, Bożenko, dla Tobie. Gratulacje dla wszystkich, dla całej rodziny. I oczywiście dziękujemy za piękne, piękne spotkanie uroczyste, rodzinne w ostatnią niedzielę. Oh.
Oto wiadomość dla mieszkańców południowo-zachodnich przedmieść Chicago. Czy wiesz, że kupno lub sprzedaż nieruchomości nie musi być wcale stresujące? Wystarczy skontaktować się z Marią Homendą. Dzwoń 1-708-906-0451. Dzwoń 1-708-906-0451. Kiedy inni obiecują, Maria Homenda gwarantuje. I oto propozycje. Orland Park to całkowicie odnowiony murowany ranch, 3 duże sypialnie, 3 eleganckie ceramiczne łazienki, śliczna kuchnia, parkiety, 2 kominki, wykończony basement, cena $550,000. Hickory Hills, eleganckie duże kondominium na trzecim piętrze, 2 sypialnie, 2 ceramiczne łazienki, centralne chłodzenie, katedralne sufity, pralka i suszarka w mieszkaniu, niskie opłaty miesięczne, tylko $210,000. I w Lemont, do sprzedania odnowiony 3-sypialniowy murowany ranch. Dom jest położony na ładnej, bardzo prywatnej działce. Posiada 2,5 ceramiczne łazienki, parkiety, kominek, śliczna kuchnia, wykończony basement, duży garaż, niskie podatki, dobra cena. A więc po więcej informacji dzwonimy do naszej Majki Homeda 708-906-0451 i słuchajcie. Za młodość nie zginie, a wiadomo, że jak się człowiek zeni, to i te z mieszkania cza, chałupy cza, dosyćko u Majki Homedy. 708-906-0451. Bardzo, bardzo wieloletnie doświadczenie i wielki profesjonalizm. Któż by nie znał naszej Majki Homeda, którą serdecznie pozdrawiamy. Oto wiadomość dla mieszkańców południowo-zachodnich przedmieść Chicago. Czy wiesz, że kupno lub sprzedaż nieruchomości nie musi być wcale stresujące? Wystarczy skontaktować się z Marią Homendą. Dzwoń 1-708-906-0451. Dzwoń 1-708-906-0451. Kiedy inni obiecują, Maria Homenda gwarantuje. Zapraszamy do najnowszej lokalizacji sieci sklepów Mantros. Nowy przestrzenny supermarket Mantros Market zlokalizowany jest w Roselle przy 550 West Lake Street. Sklep z Twojego sąsiedztwa z zawsze świeżymi produktami, których potrzebujesz na codzienne zakupy. Sieć sklepów Mantros to Mantros Deli przy 5411 West Mantros, Mantros Food Market przy 6601 West Irving Park Road, Mantros Market przy 1731 West Golf Road w Mount Prospect oraz najnowszy Mantros Market przy 550 West Lake Street w Roselle. Codzienne zakupy w całkiem innym wymiarze. Planujesz wesele, urodziny, chrzciny, a może spotkanie biznesowe lub potrzebujesz sari na zabawę? Zapraszamy do sali bankietowej o wieloletniej tradycji Alpine Banquets. Znajdziesz nas pod adresem 8230 South Cass Avenue Darien. Oferujemy gotowe pakiety. Dostosujemy się także do Twoich potrzeb. Więcej informacji pod numerem telefonu 630-964-4154 oraz na stronie alpinebanquets.com. Serdecznie zapraszamy. Koniewski Filmworks. Z miłości do filmu. Proszę uwagę wszystkich fanów Andrzeja Rosiewicza. Bo już będzie w Chicago. Jedzie, jedzie. I będzie 28 czerwca w Janosiku. Andrzej Roszewicz w Chicago, 28 czerwca w Janosiku na południu Chicago, południowo-zachodnie przedmieście. Janosik Banquet. O godzinie 8 wieczorem wszystko zacznie się. A teraz słuchajcie, już Andrzej Roszewicz. Tam na polu stoi krowa, cierpi
Po więcej informacji dzwonimy pod numer telefonu 312 863 0768. 312 863 0768. Andrzej Rosiewicz w Chicago, ale ja mówię o koncercie w Janosiku 28 czerwca o godzinie 8 wieczorem. Chociaż pracy był wzorowy, też przekroczył małym fiatem, już go mają chłopcy, chłopcy radarowcy, więc zapłacił 300, bo to był artysta. Na stare pieniędzy jechał sobie, powiem szczerze, poborowy, na rowerze mijał lasy, czarne chmury, jechał szybko, było z góry, za zakrętem stali, rower mu zabrali, chłopcy już się cieszą, żołnierz idzie pieszo. Nie wyobrażam sobie nikogo, kto by nie przyszedł na koncert, spotkanie z panem Andrzejem Rosiewiczem, z jego wspaniałym humorem i piosenkami do Janosika. I oczywiście inne imprezy z nim związane też są tutaj w środowisku polonijnym, ale ja akurat teraz zapraszam was wszystkich do Janosika 28 czerwca o godzinie 8 wieczorem. Śledźcie moje media społecznościowe, a więc na Facebooku Wojciech Dorula, follow, a więc jak to się mówi, obserwujcie mnie, dowiecie się dużo więcej. Zapraszamy na spotkanie z panem Andrzejem Rosiewiczem 28 czerwca w Janosiku. Wszystko zacznie się o godzinie 8 wieczorem. Więcej informacji pod numerem telefonu 312 863 0768. Zapraszamy. Znana i renomowana firma North Star Foods, Jan Nowobielski z całą załogą oraz pan Ryszard Machnicki informują, że zostaje otwarta hurtownia spożywcza świeżego mięsa i wędlin. Zaraz obok głównego budynku North Star 2575 American Line w Elk Grove Village, 5 minut od lotniska O'Hare. Mięso i wędliny są pierwszej jakości, jeżeli chodzi o gatunek, świeżość, USDA, certyfikaty. Wszystko na miejscu przygotowywane, również rozbiórka. Polecamy. North Star to jakość, świeżość i smak. Hurtownia świeżego mięsa i wędlin przy 2575 American Line w Elk Grove Village. North Star Food, Dzian Nowojorski oraz pan Ryszard Machnicki z całą załogą zapraszają. A my informujemy o nowych godzinach otwarcia North Star Foods. Niedziela zamknięte, poniedziałek zamknięte, wtorek od 9 rano do 5 po południu, środa od 9 rano do 5 po południu, w czwartek od 9 rano do 6 wieczorem, piątek od 8 rano do 6 wieczorem i w sobotę od 7 rano do 1 po południu. Zapraszamy do North Star Foods. Firma MDD Exteriors Incorporated informuje. Robimy dachy, sidingi i rynny. Oferujemy pomoc w załatwieniu z ubezpieczeniem po zniszczeniach dokonanych przez grad i wiatr. Jeżeli ubezpieczenie odmówi zapłaty, to walczymy z nimi do końca, aż pokryją wszystkie zniszczenia. Jesteśmy profesjonalistami w tej branży. Robimy również darmowe inspekcje. Niedawno w naszych okolicach przeszły duże burze i gradobicia. Jest to dobry czas na to, aby zrobić dach, siding i rynny. Dzwonimy już teraz 630 277 3722 630 277
847-37-22. Prosić o kasie, prosimy również zostawić wiadomość. Jesteśmy na polonijnym rynku już prawie 20 lat. Jeżeli ktoś nie chce korzystać z ubezpieczenia, polecamy również nasze usługi. MDD Exteriors Incorporated to lokalna firma, na którą możesz liczyć i czuć się bezpieczny. Dzwonimy do kasi 630-277-3722. 630-277-3722. Zostawić wiadomość. Polecamy! Tata, a pojedziemy do Burbank? Dokąd? Do Burbank, tata! Ale dlaczego? Do pana Józefa Walusia, do JW Menswear and Tuxedo. To jakiś twój kumpel? Co ty, tata? U tego pana kupisz garnitur taki sam jak mój. I na mojej komunii będziemy ubrani jak najlepsi kumple. Pojedziemy? Tak, ale najpierw synek odrobisz lekcję, a ja obejrzę katalog JW Menswear and Tuxedo. Może dziadkowi i wujkowi też coś wybierzemy? JW Menswear and Tuxedo w Burbank. Garnitury, smokingi, koszule, buty na komunię i nie tylko. Dla taty i syna, dla dziadka, wujka i brata też coś wybiorą. Burbank 6810 West 87 Street. Myślę, że już wiecie, że jak tak zacną melodią trochę wcześniej, to znaczy się, że musicie zostać jeszcze ze mną długo w internecie, bo wozne ciekawe rzeczy. Baumer Law, a więc Michał Baumer, odwiedził moje studio w tym tygodniu. Poukwalowaliśmy se, oj tak pięknie i ciekawie. Dużo woznych rzeczy dotyczących naszego życia, naszych biznesów, wszystkiego. To wszystko było też u mnie na Facebooku, bo to się odbyło we czwartek wieczór. Paweł Figlewicz też był u mnie. Posłuchajcie jego rad też. Paweł dość często będzie w moim studiu Radia na Góralską Nutę. To też za chwileczkę. Mecenas Michał Baumer z Baumer Law. A co poza tym? Serdecznie pozdrawiamy panią Teresę Ładka, która jest stałą klientką Siabency Market. Pozdrawiamy wszystkich klientów Siabency Market. Niedługo zrobimy taki Siabency Market News. Będziecie się mogli pochwalić, czym chcecie, a i też powiedzieć, czemu do tego sklepu tylu roków już przychodzicie. To taka moja ciekawostka i taka moja nowość, co będzie u nas właśnie w Bridgeview Siabency Market. Co z wam powiedzieć? Zapraszam was w Sendej Kaino, co się dzieje na górce. Bukowina Taczańska, przedstawienie już trwa, a potem piknik do późnych godzin. Nocnek u świętej Faustyny Kowalskiej, uroczyste przecięcie wstęgi, panoramy racławickiej, dużo tam ciekawych rzeczy. Jedźcie z te doniki, o tam będę, ale już od godziny czwartej będziemy u Maśniców, bo Emilka ma 21 urodziny, a zaś Julianka zgradziłowała, tak serdecznie pozdrawiamy Anię i Krzysia Maśnicą, całą rodzinę i wszystkich po kolei. Tam się będziemy dzisiaj, jak to się go gościć. To jest teraz wam godom już Bóg zapłać za gościnę Wasyk Domak. Program dla was przygotował i realizował Wojciech Dorule. Jak widzicie, czasu mało, a zaległości wiele. To jest miłego tyźnia, łofitego właski boza wam zycem, no i syćkiego dobrego. Ej, gorąco kańsi będzie we czwartek chyba coś i prawie 90, także się uzbrojcie w protektory, jako chodziło sun protector, żebyście się czasem nie spoleli, ale co zrobić, no taki czas, lato, no po lewo, ale i te słoneczko świeci. Bóg zapłać. Zostańcie z Panem Bogiem. Wysyłaliście se programu Radia na Góralską Nutę, które dla was przygotował i realizował Wojciech Dorula. To trzymajcie się. Cześć! Zespół Górzanie, Polska. W jednym miejscu na tym świecie chmura kolny grą. Jedna w świecie jest siklawa, co progami gną. Łorem cieniem tnie doliny, tam na grani kozioł pyrć. I miłosny śpiew dziewczyny, przyjdzie chłopce ku mnie przyjdź. Tam serce mi uciekło, tam serce mi zostało, tam przy dziewczynciu miły, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słońce świeci i tak mi strasznie tego łzą. Co z Podsmycka słyn. Sumu smreków nad potokiem i tej siwej mgły. Tater dumny, tater
wrócem, Josie, wrócem, pan. Ka serce mi uciekło, ka serce mi zostało, tam ku dziewczynciu wrócę, co za mną zapłakało. Ka inny wiatr duje, ka inne słońce świeci, i już nie będzie sercu co. Tam serce mi uciekło, tam serce mi zostało, tam ci dziewczynciu miłe, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słońce świeci, i inną nutę zyci gro. Tam przy dziewczynciu miłym, co za mną zapłakało. Tam inny wiatr duje, tam inne słońce świeci, i inną nutę zyci gro. Przechodzisz rozwód, walczysz o alimenty, a może potrzebujesz sporządzić testament lub trust? Rozumiemy, jakie to wyzwanie. Mecenas Agnieszka Baumert z Baumert Law jest po Twojej stronie, oferując wsparcie prawne na każdym kroku. Specjalizujemy się w prawie rodzinnym, ponieważ wiemy, jak ważna jest dla Ciebie Twoja rodzina. Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia. Zadzwoń 630-308-8375 albo odwiedź praworodzinnechicago.com. Baumert Law. Masz prawo walczyć o swoje. Czy ugrzązłeś w gąszczu przepisów prawnych dotyczących spółek, kontraktów, umów handlowych lub własności intelektualnej? Nie martw się! Nawet najbardziej skomplikowane kwestie prawne mają swoje rozwiązania. Skorzystaj z pomocy mecenasa Michała Baumert, zaufanego i dyskretnego doradcy przedsiębiorców, właścicieli firm i inwestorów. Wykorzystaj wiedzę i wieloletnie doświadczenie zdobyte w prestiżowych amerykańskich kancelariach i zadbaj o solidne fundamenty swojej firmy. Skontaktuj się pod numerem 630-308-8375 albo odwiedź baumertlaw.com. No, Michale, przywitaliśmy Cię orkiestrą dętą Gronków z Polski, janosikowo, tak po zbójecku, w studiu Radia na Góralsko-Lute. Wielki zaszczyt dla mnie, w końcu nareszcie. Szanowni Państwo, mecenas Michał Baumert. Michale, witam serdecznie u nas, u Górali, tutaj w studiu, tutaj na Podorędziu. Cześć! Cześć, witam serdecznie, witam Ciebie, Wojtku, witam słuchaczy Radia na Góralską Nutę. Powiem Ci, że no, trochęśmy tak naczekali się na Was. Wiem, że Agnieszka też jest zajęta, bo mała córeczka jest w domu. Jak ma na imię? Elis Sophie. Elis Sophie, pozdrawiamy ją bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że już Agnieszka za niedługo też włączy social media i będzie obserwowała Twoje wystąpienie w naszym studiu. Na samym początku zapytałeś, jak długo będziemy rozmawiać. Ja mówię, do rana. Dobrze. Ostepek góralski jest prawdziwy z Polski. Prawdziwy z Polski, bardzo wysokiej jakości. Są i kubki waszej firmy Baumert Law i jest i Michał. Michale, witaj. My zawsze tak. Wyście są z Gdańska? Skąd? Ja jestem z Gdańska, żona jest spod Krakowa. To bliżej was. Jakieście się tak zjechali w tym, ale w Ameryce czy w Polsce? W Ameryce. Tutaj w Stanach spotkaliśmy się w Community College na English as a Second Language class. Powiedz mi, będąc w Gdańsku, czy wiedziałeś, że będziesz adwokatem? Tak. To było moje marzenie odkąd pamiętam. Jako mały chłopiec podobała mi się ta praca. I
nie wiedziałem, że będę adwokatem w Stanach, to rzeczywiście jest zaskoczeniem. Natomiast rzeczywiście planowałem studia prawnicze w Polsce, przygotowywałem się, aby dostać się na studia prawnicze za naszych czasów, za moich czasów, trzeba było znać bardzo dobrze historię, więc historia była moją pasją wtedy. Miałem też inne hobby, ale przede wszystkim historia i udało mi się dostać w końcu na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i tam spędziłem trochę czasu przed przyjazdem do Stanów. Ile w Polsce trzeba było się uczyć lat na adwokata? 5 lat. 5 lat. 5 lat, przy czym nie ma tego bachelor degree, tylko idzie się na studia prawnicze od razu po high school, po liceum. Po liceum. Co nie wiem, czy jest dobrym pomysłem, z tego względu, że ci ludzie, ja miałem 18-19 lat, kiedy zacząłem studia prawnicze, i to chyba jest troszeczkę za wcześnie. Za wcześnie, nie? Mhm. Zawsze ktoś, kto patrzy na takiego młodego człowieka, nie zawsze może zdobyć zaufanie. To też, ale mi się wydaje, że studia prawnicze są na tyle wymagające, że wymagają większej dojrzałości emocjonalnej chociażby. Jak się ma 18-19 lat, no to w głowie są inne rzeczy. Szczególnie w takim mieście jak Kraków. Cieszę się, że udało mi się również studiować w Stanach, bo to było zupełnie inne doświadczenie. Miałem już ponad 30 lat, więc podszedłem do tego zupełnie inaczej. Zapytam o tą nazwę. Wasze logo jest u mnie na plakacie radiowym, tym słynnym nowym, który wykreował tutaj nam Łukasz Papież. Powiedz mi, nazwisko Baumer to takie niemieckie, ale to dlatego, że jest Gdańsk, czy o co to chodzi w tym wszystkim? Co, szczerze mówiąc, nie wiem. Nigdy nie przyglądałem się tej sprawie. Wiem tylko, że historia Polski jest złożona, skomplikowana, że granice się przesuwały, ale odkąd pamiętam, rodzina mojego ojca, oni się czuli jak najbardziej Polakami, a także akurat, że nazwisko brzmi jak brzmi, no tak brzmi. No brzmi dobrze, brzmi donośnie, no tak. Dziękuję. Jakby to będzie żyła, że chrubu, coś pieniądz. Dobrze, fajnie. Wiadomo, że o Agnieszce też będziemy rozmawiać, chociaż czekam na ten moment, kiedy przybędziecie oboje do mnie do studia z waszą uroczą córeczką, która się będzie mogła bawić w tym czasie z Belą, ale wiadomo, że no, też jako rodzice, młodzi rodzice, którzy spinają się po tej drabinie kariery, bo to można nazwać też i karierą, bo jednak jakby nie było... Każdy biznes trzeba zbudować od podstawy. Powiem wam, że tak no, mocno się wystartowali, jeżeli chodzi o Poloniny i tak mocno Poloniny rynek, jako wy oboje. Mm-hmm. Udzielaliście się wszędzie was było widać. To też ja wiem, że sponsorowanie wielu takich prestiżowych imprez, czy to jest Dziennik Związkowy jako Człowiek Roku, To jest pewnego rodzaju prestiż dla was, ale i też wielkie uznanie dla tych, których sponsorujecie. Dlatego Agnieszka i Michał, muszę wam powiedzieć, że naprawdę chrubyście wystartowali. Dziękuję. Wiesz, ja spędziłem ponad dekadę w dużych kancelariach amerykańskich i miałem okazję przyjrzeć się, jak Amerykanie robią marketing. I nie chcę oczywiście tutaj ślepo śledzić czy naśladować, ale pewne standardy, pewne rozwiązania bardzo mi się spodobały i dlatego staramy się je stosować na naszym rynku. Dzisiaj będziemy rozmawiać o wielu takich ważnych rzeczach, bo wiadomo, że no czasami was też potępiają, ale też bez was się nic nie obejdzie. Takie jest zbójeckie prawo. Tak jest. Tyle samo, co nas kochają, tyle samo nas nienawidzą. Zgadza się. Też może ci zadam taki później, w takich trochę trudnych pytań i tak dalej, ale powiedz mi, jak trudno jest zostać, czy jak łatwo jest zostać adwokatem? I może nawet dobrym adwokatem? Mi się wydaje, że łatwo zostać w Stanach adwokatem. Tutaj jest ponad 200 szkół prawniczych. Jak ja studiowałem w Polsce, to było 10-15, to były wszystkie państwowe uniwersytety. Także praktycznie każdy, kto ma troszeczkę zacięcia w sobie, może pójść na studia prawnicze, może je skończyć, może zdać bar, czyli zostać licencjonowanym prawnikiem.
Natomiast trudno jest być dobrym prawnikiem, jak w każdej dziedzinie. Trudno jest być dobrym radiowcem, trudno być, nie wiem, no, kimkolwiek. Trzeba poświęcić dużo zdrowia, dużo nerwów, dużo... Trzeba mieć w sobie dużo samozaparcia. I też trzeba znać prawo, nie? No tak, oczywiście. No materia jak najbardziej, przy czym prawo się ciągle zmienia, więc trzeba się bezustannie edukować. Są takie stresowe sytuacje? Codziennie. Codziennie, co? Codziennie, dlatego że po drugiej stronie też są dobrzy prawnicy i też reprezentują swoich klientów najbardziej, najlepiej jak mogą. Więc no, konflikt jest nieunikniony. Wow. Dobra. To był taki wstęp, a teraz już... Dobra. Osypka? Jak najbardziej. Dziękuję. Proszę bardzo. I jedną wam rzecz powiem jeszcze raz, że jestem bardzo dumny, że mogę was mieć jako ludzi, którzy pomagają, wspierają Radio na Górnolotkę tutaj i ten dział tutaj informacyjny, ponieważ wiemy doskonale, że bez was wiele rzeczy nie można rozwiązać, ponieważ sędzia w sądzie nie będzie podejmował żadnych decyzji bez udziałów adwokatów, tak? W większości kwestiach tak. Szczególnie w kwestiach biznesowych, kiedy reprezentujemy firmę. Jako osoby indywidualne możemy rzeczywiście samemu się reprezentować. Nie jest to dobry pomysł, z tego względu, że procedura prawa amerykańskiego jest bardzo złożona i ma wiele takich kruczków, na których łatwo się wyłożyć. Natomiast jeśli reprezentujemy firmę, sędzia zmusi nas do tego, aby reprezentował tą firmę adwokat, z tego względu, że firma ma swoją własną osobowość prawną. Czyli jeśli założymy LLC, założymy korporację, to naprawdę jest to osoba, która może dokonywać pewnych czynności prawnych. Może kupić nieruchomość, może wchodzić w transakcje i jako oficerowie tej korporacji mamy pewne obowiązki. Jednym z tych obowiązków to jest to, że reprezentujemy tą firmę w sposób należyty w sądzie. Stąd też wymóg, aby być reprezentowanym przez adwokata, jeśli w konflikt wmieszana jest firma. To jest dość ciekawe zjawisko i dość ciekawy przykład. Husband and wife, jesteście oboje adwokatami. Czy macie te same sprawy, czy Agnieszka zajmuje się innymi sprawami, ty się zajmujesz innymi sprawami? Określ tutaj wasze pole działania. Zajmujemy się zupełnie innymi rzeczami. Agnieszka zajmuje się prawem rodzinnym, czyli najczęściej są to rozwody, podział majątku, opieka rodzicielska, alimenty. Ja natomiast jestem prawnikiem biznesowym, korporacyjnym. Ja wspomagam firmy na różny sposób. Ale jest pewna dziedzina, gdzie coraz bardziej zaczynamy ze sobą współpracować. To jest estate planning. Określ tam, co to jest. Estate planning to jest planowanie swojej przyszłości. Czyli testamenty, trusty, intercyzy. Jest to tak naprawdę prawo rodzinne, ale również prawo kontraktowe, transakcyjne i moja zarazem specjalizacja. Powiedz mi, Michał, jak siedzicie przy stole rodzinnym, jecie kolację, rozmawiacie o sprawach waszego dnia, jakie były sprawy, konsultujecie się, jak wygląda u was, jak wygląda życie u adwokatów, kiedy jest żona i mąż adwokatem? Strasznie chaotycznie. Najczęściej jest to uspokajanie naszej córeczki. Tak naprawdę zostawiamy pracę w biurze. Rzadko rozmawiamy o pracy. Nigdy nie rozmawiamy o klientach. Tym bardziej, że mamy zupełnie innych klientów. Ja naprawdę nie wiem, kto jest klientem mojej żony, dlatego że mam swoje własne urwanie głowy. Bardziej planujemy firmę jako taką. Z kim będziemy współpracować, czy potrzebujemy pomocy, gdzie warto się pokazać, co warto zasponsorować, kogo warto wesprzeć.
to są nasze dyskusje wieczorem po pracy. Czy Agnieszka zadaje ci też pytania? Proszę bardzo, napij się herbaty. Dziękuję, dziękuję. I osypka. Poczekaj, ja tylko muszę troszeczkę, bo jak zwykle u mnie o tej porze jeszcze dzieciaki... Pozwól, że ja też tego osypka. Oczywiście. Przekorzę wspaniały osypek z Polski, pozdrawiamy serdecznie. Cały czas jesteśmy na żywo, rozumiem. Tak jest. Wow, wow. Czyli nie dłubać w nosie. Nie. Nie dłubać w nosie, dobrze. Jak będziesz ciągnął, odrzucę kamerę. Dobra. Ja powiem ci, że ta muzyka się nie starzeje. Ktoś naprawdę złapał esencję gór polskich. Nie chcę sobie przypisywać zasług, ale mi się wydaje, że wszystkie filmy, które wrzucam na social media, mają podkład muzyczny z filmu Janosika i czy to jest Piękna Maryna. Zauważam, że coraz więcej filmików, bo to jest takie odświeżenie pięknej historii. Ja ci powiem, że ja wychowałem się na Janosiku. Ja pamiętam, że myśmy przerywali nawet roboty w polu po to, żeby... Chyba o 7.10 po dobranocy się zaczynał Janosik w poniedziałki, za dobrych dawnych czasów, i raz w tygodniu ten odcinek leciał, żeby kolejny odcinek Janosik oglądać. Ja pamiętam, jak z patyków, z ostrewki były szable zrobione, wiesz, jeden był Janosik, drugi był Murgrabią, jacyś jak rozbójnicy i tak dalej. To były filmy, które... I ty pewnie byłeś Janosikiem. Wiesz co, byłem Murgrabią. Brać go! Brać go, żywcem! Takie dzieciństwo pamiętam właśnie na Bańskiej, tam na Podhalu, piękne widoki, Bańska Górna, wiele osób widzę, że tam jakoś chyba powraca te piękne tereny. A my powracamy do naszej rozmowy w studiu Radia na Góralską Nutę. Z nami dzisiaj jest Michał Baumert. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jesteśmy 9.35. Mam nadzieję, że nie śpicie, bo nie śpicie po tamtej stronie. Jak widzicie, dość dużo się dzieje u nas w studiu Radia na Góralską Nutę. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy są po tamtej stronie, którzy nas teraz słuchają, oglądają. Pamiętajcie, Michał reprezentuje swoją żonę i samego siebie. Także w tym momencie będziemy mieć, jak to się mówi, dość dużo mocnych informacji dotyczących spraw, które czasami nam się może wydaje łatwe. Sędzia wymaga, żeby była reprezentacja przez adwokata, a oni te problemy muszą rozwiązać. I to, co podkreśliłeś, to też jest dość taka słuszna uwaga, że ta druga strona też ma dobrego adwokata. Mhm. A czy to prawda, że adwokaci się dogadują między sobą? A wiesz co, nie ma w tym nic złego. Tak naprawdę, wiesz, ja nie jestem adwokatem kryminalnym, więc nie mogę się wypowiadać na temat kwestii, nie wiem, przestępstw, gwałtów i tak dalej. Ale jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to chyba nie ma nic z tym złego, dlatego że tak naprawdę pozwy wykańczają jedną i drugą stronę. I finansowo, i emocjonalnie, wiesz, to są sprawy, które toczą się latami i są ciężkie, więc jeśli, szczególnie wiesz, czasami wchodzą emocje jeszcze w grę, więc jeśli adwokaci mają na tyle w sobie takiego, wiesz, poczucia, przyzwoitości, to dlaczego nie? Dlaczego nie dojść do kompromisu i znaleźć jakieś rozwiązanie, które zadowoli chociaż po części dwie strony? Z jakimi sprawami powinni się zwracać do ciebie, zanim przejdziemy do Agnieszki, to z jakimi sprawami nasi widzowie, słuchacze Radia na Góralską Nutę powinni się zgłaszać do ciebie? Z czym przychodzą ludzie do ciebie? Z jakimi problemami? Z bardzo różnymi. Załóż firmę, mam ten pomysł,
co mam zrobić, jaką mam założyć firmę, czy to ma być korporacja, mam wspólników, nie mam wspólników, jak to dobrze złożyć, żeby odpowiadało moim celom. Jak już mam firmę, to pomóż w prowadzeniu firmy. Wiesz, chcę teraz podpisać kontrakt z bardzo ważnym partnerem. Chciałbym, żebyś mi napisał dobry agreement, który będzie chronił moje interesy. Pozwano mnie. Pomóż w obronie. Czy możemy dojść do jakiegoś porozumienia? Mam świetny pomysł na patent. Czy mógłbyś pomóc uzyskać mi patent? Patent? Patent. A więc tak. Ktoś coś ma, jakiś fajny pomysł? Tak. I trzeba to opatentować, żeby mieć jako prawa autorskie do tego, tak? Tak, tak. Czy trademark, czy copyright. I na co dzień takie że kwestie jak, no nie wiem, mamy spotkanie dyrektorów, mamy shareholders meeting, ktoś musi takes minutes, tak zwane corporate governance. Ale najczęściej to jest, otwieramy firmę, dealujemy z różnego rodzaju problemami, pozwami, wyzwaniami, kupujemy firmę albo sprzedajemy firmę. Wiesz, szczególnie jak kupujemy, to jest istotne. Czy kupujemy firmę, czy kupujemy firmę zobowiązania, długi, czy kupujemy tylko, nie wiem, assets, traki, magazyn i tak dalej. Wiesz, to są istotne rzeczy, które mają później... I bez tego się nie obejdzie. Wy musicie... To znaczy, obejdzie się. Można ściągnąć formularz z internetu i kupić firmę, natomiast tak naprawdę nie wiesz, co kupujesz. Czy nie kupujesz kota w worku, bo okazuje się, że firma... Są położone liny. Są liny, są pozwy w innych stanach. Innych stanach. W innych stanach. W innych stanach. Tak. Szczególnie firmy transportowe. I twoim zadaniem jest dokładnie sprawdzić, co kupujemy. I ocenić ryzyko. Czy warto kupić tą firmę? Wiesz, ja już może nie podejmę tego decyzji za klienta, ale przedstawię, mówię, no słuchaj, no dobrze, jest, owszem, jest magazyn, ale są trzy liny. Owszem, jest bardzo dobry trademark, ale jest postępowanie w Urzędzie Patentowym w Waszyngtonie, bo było naruszenie znaku towarowego. Więc to jest tak zwane due diligence. Sprawdzanie, z czym masz do czynienia. I to jest to, czym ty się zajmujesz. To jest to, co ja się zajmuję. A powiedz mi, Michał, jak to wygląda, bo czasami mówią, ćwierkały jasłki, niedobre są spółki. No tak, wiesz, najłatwiej mieć coś samemu, ale czasami jest to po prostu trudno, niemożliwe, szczególnie w tych czasach, kiedy potrzebujemy więcej pieniążków, no i jakieś tam partnership. Bo jeden ma kasę, a drugi ma pomysł, nie? No właśnie. No i właśnie. Potem jest problem. I zgadza potem się? Bywa tak, że jest problem. Jest problem, nie? Bywa. Bywa. Natomiast my nie mamy żadnego problemu, żeby o tych wszystkich informacjach, o tych wszystkich rzeczach informować naszych widzów i słuchaczy w studiu Radia na Góralsku Nutę. A teraz tak, Agnieszka, rozwody. Mhm. Wiadomo, że ty też możesz nam na ten temat coś powiedzieć. Czekamy na ten moment, kiedy Agnieszka będzie siedziała koło ciebie, z którą my też będziemy mogli przeprowadzić rozmowę. Ciężkie są rozwody, nie? Tak, zupełnie niepotrzebnie. O, jeszcze raz powtórz. Zupełnie niepotrzebnie. Co byś radził? Na początku, wiesz, z tego jako osoba po stronach, które nie uczestniczy, ale z tego, co obserwuję, to kością niezgody są najczęściej dwie rzeczy. Pieniążki i dzieci. Opieka nad dziećmi. Opiekę nad dziećmi, myślę, że łatwo jakoś tam małżonkowie dochodzą do porozumienia. Natomiast pieniążki są problematyczne. A więc pieniądze przekładają się nad dziećmi. Opieką nad dziećmi. Może nie chciałbym porównywać jednego do drugiego, tylko mówię, że to są dwie najczęstsze powody konfliktów, czy przedłużających się rozwodów, czy kosztownych rozwodów, czasami trwających kilka lat. To jest kto będzie się zajmował dziećmi, w jakim okresie czasu, jak widzenia i tak dalej. To podejrzewam jest trudno uniknąć, natomiast kwestie finansowe są do uniknięcia. I wystarczy zobaczyć, jak robią to Amerykanie. Jak robią tutaj to Amerykanie? Amerykanie bardzo często podpisują intercyzy przedmałżeńskie. Radzi cię to? Jak najbardziej.
Jak najbardziej. To nie jest żaden temat tabu. To nie jest nic takiego, że jak ty chcesz, żebym ja podpisał intercyzę, to ty mnie nie kochasz. To jest zupełnie otwarty temat. No i Wojtek zniknął. Jestem. Nie będę mówił sam do siebie. Nie. Michale, to będziesz musiał do tego przyzwyczaić, ale dzieciaki mi trochę na górę. Niech sobie tam, wiesz, jest piątek wieczór. No. Ja wiem, tata czasami za dużo od nich wymaga, ale goście są gośćmi. Oni muszą respektować, że te sprawy musimy... Kontynuuj temat. Czyli w jaki sposób, wiesz, no, w naszej kulturze europejskiej, wschodnioeuropejskiej, średnioeuropejskiej, jak niekolwiek byś to nazwał, intercyzy to temat tabu. Nie lubimy o tym rozmawiać, jest to oznaka, że być może... Braku zaufania i tak dalej. Natomiast jest to zupełnie normalny taki mechanizm ochrony majątku jednej i drugiej strony. Mało tego, nawet ta osoba, która wydawałoby się jest w gorszej sytuacji, najczęściej jest to, chociaż nie, niekoniecznie, ale często są to kobiety, tak naprawdę też chroni samą siebie, bo jeśli małżonek w trakcie małżeństwa popadnie w jakieś długi finansowe, czy nie wiem, jest hazardzistą i tak dalej. Narkotyki, jakiekolwiek inne problemy, majątek żony będzie chroniony. I co jest też dobre na wypadek rozwodu, jeśli niestety dojdzie do rozwodu, to intercyza pozwoli na szybkie załatwienie spraw finansowych, dlatego że wszystko już jest rozpisane w samej umowie. I praktycznie temat finansowy nie istnieje. Intercyza zaczyna nabierać mocy w momencie, kiedy małżonkowie się pobiorą. To jest, jak to działa? Jeżeli to, co dorabiamy się od momentu, kiedy się pożeniliśmy, czy to, co ja mam swój ogromny majątek, żenię się z mniej zamożną partnerką, i ona wtedy może posiąść mój majątek? Jak to działa? Może nie od razu, bo rzeczywiście, jeśli na przykład małżeństwo trwa 2-3 lata, to jeszcze łatwo w miarę oddzielić finanse. Mniej więcej jesteśmy w stanie udowodnić, że ta kwota pieniążków na tym koncie była przed zawarciem małżeństwa. Natomiast jeśli małżeństwo trwa 10, 15, 20 lat... Okej, to jest bardzo ważne, tak? I są wydatki, są dzieci, jest edukacja, jest trzeba kupić dom, życie, prawda? Życie się toczy, wrzucamy wszystko do jednego worka, to zaczyna się bardzo mieszać i to zaczyna być problematyczne. Intercyza pozwoli nam uniknąć tego bałaganu. Dlatego, że będziemy mieć swój majątek, każdy z małżonków będzie miał swój majątek. Jeśli małżonek na przykład otrzyma, dziedziczy, nie wiem, piękny dom góralski, to automatycznie przejdzie do majątku tej jednej osoby. A możemy sobie wyznaczyć wspólny majątek. Każdy z nas będzie dodawał troszeczkę ileś tam pieniążków do wspólnego majątku, z którego będziemy utrzymywać dom, kupować żywność i tak dalej. Płacić za dzieci edukację. Wiem, że to nie dokładnie jest twoja dziedzina, którą ty reprezentujesz, ale zadam pytanie. To jest tak właściwie do Agnieszki, ale wiem, że ty te informacje też masz. Czy warto się rozwodzić? Czy dlaczego się ludzie... Warto i dlaczego się ludzie rozwodzą? Ja myślę, że wiesz co, ciężkie pytanie, ale chyba... Wiesz, czasami to są konflikty, które trwają tyle lat i gdzieś to tak bardzo narasta, że obydwoje czują się bardzo nieszczęśliwi i pozwala to na nowy start, więc chyba są przypadki, że warto. Aczkolwiek i obserwując swoją żonę, ona przez co chyba też traci dużo klientów, ona mówi pierwsze co to idźcie na counseling. Zanim... O, widzisz? Tak. To jest piękne. Agnieszka mi mówiła o tym. Tak. Ona mi mówiła o tym, że zanim... Ja zawsze przytaczam film Michael Douglas and Catherine Turner War of the Roses. Okay. Fantastyczne, kiedy właśnie przychodzi, bodajże Catherine Turner przychodzi do adwokata DeVito i chce się rozwodzić. I DeVito zapala swojego ostatniego papierosa umieszczonego w takiej szkatułce. Polecam ten film, bo to jest walka do, jak to się mówi, ostatniej kropli krwi i nie warto.
I mówi, zanim się rozwiedziecie, opowiem ci historię. I zaczął opowiadać historię o małżeństwie, gdzie właśnie grają, oni często grali we filmach, Catherine Turner i Michael Douglas, i jak się zaczęli rozwodzić, kiedy biją się w tym domu, i kiedy z piętra na piętro, i na końcu z żyrandolu spadają na ziemię razem. Bardzo dobry film, ciekawy film, który właśnie mówi o tym, że zanim się rozwiedziecie, często trzeba pomyśleć, czy warto. Wiesz co, ja bym zadał to pytanie troszeczkę inaczej. Nie czy warto, ale jak będę się rozwodził, jeśli już zdecyduję. I tutaj ja absolutnie zgadzam się z twoją korektą, ponieważ wyście są fachowcy w tej branży i tutaj trzeba, jak to się mówi, no, dać ludziom wskazówki. Bo czasami zbyt pochopnie podejmuje się decyzje, czasami nawet i po alkoholu, awantury. Po świętach, po długich wakacjach. To są emocjonalne telefony. Dzwoni adwokata, rozwodzę się, nie? Ale take a step back. Idźcie na counseling, usiądźcie, porozmawiajcie. I idźcie na counseling, to znaczy do kogo idźcie? Są, wiesz, znowu, to nie jest moja dziedzina, Agnieszka powinna tutaj odpowiadać na to pytanie, ale są specjaliści, którzy nie robią nic innego, tylko pomagają parom. Więc jest, ja nawet wiem, że są takie organizacje katolickie tutaj działające wśród Polonii, którą zresztą też wspieramy. A więc tu nie mówimy o jakichś kolejnych inwestycjach finansowych? Nie. Czasami wystarczy kilka sesji. Po prostu jakiś taki ktoś to wysłucha od dwie strony i znowu będzie próbował znaleźć wspólną płaszczyznę. Wiesz, ja wiem, że to łatwo mówić mi tutaj na twojej słynnej kanapie, jakie to niby łatwe, na pewno jest to trudne, ale myślę, że warto i Agnieszka zawsze do tego zachęca. No to przegrajmy troszeczkę. Osypka jeszcze masz? Dobrze. Fajna piosenka, poczekaj, gdzie jest ten dziwny jest ten świat? A to to córka twoja, ta najstarsza? Tutaj ta dziewczynka? Tutaj tak, to jest 2012 rok w Podhalaninie, to jest Wiktusia i tam obok niej jest Vivien. Były na pierwszej stronie Podhalanina i to taka pamiątka też, świetna, która tutaj została. To też to są te moje słynne lata działalności w organizacji Związku Podhalan, będąc tyle lat anonserem programu Związku Podhalan. 18 lat prowadziłem radio Związku Podhalan, tak. I 18 lat było u mnie pod dachem. Aha. U mnie pod dachem tutaj było. Nie. Tak jak przenosiliśmy się, tak się dzieci rodziły. Ja ci powiem, że największą taką rzeczą, którą będę zawsze pamiętał, nagrywamy program radiowy niedzielny z Marysią Krzeptowską, Bohac. W sobotę wieczorem Gosia wraca z zakupów i mówi, jedziemy. Myśmy już byli po którejś tam herbacie góralskiej i ja się pytam, Maryś, co to mi tam moja godo? No i ona jak się patrzy na mnie, to chyba się musi zbierać. No i pojechaliśmy w sobotę wieczorem do szpitala, no i Wiktoria następnego dnia się urodziła. Dlatego wiesz, to życie radiowe toczyło się z naszymi dziećmi. Gdziekolwiek się przenosiliśmy, gdzie przekolwiek przechodziliśmy z miejsca na miejsce, to radio Związku Podhalan było z nami. Także to są piękne wspomnienia. Poczekaj, Monika Elliot. Cześć Wojtek, coś dziś bardzo poważne tematy. No tak, no, raz na wesoło, raz na poważnie. No come on, no, przecież musimy też omawiacie, no musimy też o ważnych rzeczach rozmawiać. W końcu z nami jest dzisiaj w studiu Radia na Golansku Nutę Michał Baumert. Mecenas Michał Baumert. On od spraw wielkich biznesowych, no a Agnieszka niestety od rozwodów. Niestety, no ale takie sytuacje się też zdarzają. No i dlatego właśnie mówię, że te lata będąc w radiu Związku Podhalan, to też się przeistaczało w kontakty z ludźmi. No i to tak się zbudowało przez szereg lat. Ale chciałem ci fajną melodię jeszcze zapytać. Dziwny jest ten świat. A kto to śpiewa, bo to nie Czesław Miłosz. Oryginalnie jest Czesław Niemen, świętej pamięci, a to jest właśnie wykonaniu
to jest właśnie piękne wykonanie i dlatego wiesz, prezentuję tę melodię, te piosenki, tutaj właśnie wam zaprezentuję dalej, puszczam to. To jest orkiestra Dęta Gronków. Oni byli na pięknym jubileuszu 50-lecia Koła Gronków. To było ponad 35 osób, prawie 40 osób przyleciało z Polski na ten jubileusz. I tą płytę puszczam, ponieważ ten cały system music rights i te wszystkie prawa zastrzeżone muzyczne, nie wyskakuje mi to. Jeżeli to wrzucam na YouTube, to oni to jeszcze nie mają opatentowane do tego stopnia, że mi to wyskakuje, że rights i muszę tam się klikać i tak dalej. Dlatego spokojnie swego czasu puszczałem tak zwaną muzykę witacką, góralską. Kiedyś dostaniesz list za copyright infringement, call me. Pomożesz? Pomogę. No to wiesz, to śmiało graj. No to fajnie, fajnie. Wiesz, i wiem, że z tą melodią, z tymi melodiami czuję się dużo bezpieczniej i wiem, że spokojnie mogę tutaj grać tym. I wyobraź sobie, że w tej chwili już znowu jest 10 wieczorem i Robert Chowaniec z Poronina, którego musisz pozdrowić, to jest tak jak Wojciech Durla w Chicago, to Robert Chowaniec jest w Poroninie. To jest taki najmocniejszy medialny przewodziciel wszystkich imprez na Podhalu, gdzie Chicago ogląda jego wydarzenia. Aha. Tak jak wydarzenia w Chicago ogląda, które monitoruje Wojciech Dorula, to on tam na Podhalu są. Także Robercie, w tej chwili masz bardzo serdeczne pozdrowienia od naszego bardzo znanego, mocnego mecenasa Michała Baumert. To dla ciebie, Michał. Pozdrawiam serdecznie Poronin. Poronin? Miasto Lenina, miejscowość Lenina za dawnych czasów. Tak. Dzisiaj oczywiście nie każdy chce o tym mówić, bo to troszeczkę... A dlaczego nie? Dlaczego nie? Pewnie. Ja też tak mówię. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Ja tą piosenkę często włączałem moim amerykańskim kolegom, przyjaciołom w czasie studiów prawniczych, po iluś tam herbatach, oryginalna. I powiem ci, że zawsze robiła nieprawdopodobne wrażenie. Jest to po prostu ponad generacje, muzyka ponad wszelkie generacje. Języki, kultury, jest to tak piękny utwór. Zgadza się i powiem ci, że często w moich tutaj, powiedzmy, rozmowach, wywiadach, jak są takie ciężkie czasy, puszczam Czesławanie Mena, właśnie Dziwny jest ten świat, i Pod papugami, bo to jest też jeden wielki jego szlagier. Nie wiem, czy mu się uda w tym momencie odnaleźć oryginalny ten dysk tutaj, ale to jest dość często u mnie prezentowane w radiu na Grodzku tutaj właśnie, bo to jednak to są takie, w jakiejkolwiek epoce dzieł byśmy się znaleźli, to odzwierciedla życie, Dziwny jest ten świat, bo zawsze był dziwny ten świat. I jak to słynny japoński uczony powiedział, obyśmy żyli w ciekawych czasach. Japoński. Na wesoło w studiu Radia na Góralską Nutę. Dzisiaj z nami mecenas Michał Baumert, który reprezentuje firmę Baumert Law. I muszę powiedzieć, że ze wszystkimi sprawami śmiało możecie się do nich zgłaszać. Ale tak, Michał reprezentuje, jeszcze raz określ dokładnie swój zarys. Ja reprezentuję biznesy, korporacje, firmy. Ale również reprezentuje osoby fizyczne w tak zwanym estate planning, czyli testamenty, trusty, intercyzy, o których rozmawialiśmy, przedmałżeńskie i pomałżeńskie. Często ludzie sobie nie zdają sprawy, jak ważne jest też zabezpieczenie życia dzieci przez rodziców, uporządkowanie spraw majątkowych. Nam się wszystkim wydaje, że nic się nie stanie, a okazuje się, że można z dnia na dzień stracić życie nieszczęśliwie, czego nikomu nie życzymy i wtedy pewne sprawy są nieuregulowane. Dzieci zostają
Jak to działa prawnie, Michał? Powinniśmy uświadomić naszych widzów, jak powinniśmy się zabezpieczyć? Bo to są, przede wszystkim to też nie są jakieś ogromne inwestycje finansowe. Nie, nie. A prawnie można świetnie to uporządkować. Proszę cię bardzo, uświadom naszych widzów teraz. Najbardziej problematyczną rzeczą jest, jeśli odejdzie osoba, która bliska, współmałżonek, i dla drugiego współmałżonka jest to najczęściej tragedia, niewyobrażalna tragedia. I proszę sobie wyobrazić, że my wtedy tak naprawdę nie zajmujemy się pochówkiem, nie zajmujemy się organizacją stypy i tak dalej. Powinniśmy oczywiście, ale z tyłu głowy muszę się skontaktować z prawnikiem, co teraz będzie, jak ja zapłacę rachunki, czy ja mam dostęp do konta bankowego. Możemy tego uniknąć. Jeśli się nad tym nie zastanowimy, jeśli nie podpiszemy odpowiednich dokumentów, to będziemy musieli bardzo szybko po pogrzebie założyć sprawę spadkową, co oznacza, że nasze assets, nasz majątek prawdopodobnie zostanie zamrożony na pół roku, na tak zwany probate, kiedy inni wierzyciele będą mogli się zgłaszać ze swoimi pretensjami. O których na przykład małżonka może nawet nie wiedzieć. Może nawet nie wiedzieć, tak. I teoretycznie, praktycznie będziemy musieli, spędzimy w sądzie następne 2 lata. No way. Mhm. Tak to działa? Tak to działa, jeśli nie ma trustu, jeśli nie ma testamentu. I sytuacja jest złożona, jeśli są inne dzieci z innego małżeństwa, jeśli są jakieś długi, jeśli są jakieś problemy finansowe. Kto wtedy się zajmuje taką sprawą? Prawnik. Są prawnicy, probate attorneys, którzy reprezentują nas w specjalnych sądach. Przy czym są to sprawy, no tak jak każda sprawa w Stanach Zjednoczonych, one trwają dość długo. Jeśli małżeństwo było, nie wiem, zgrane, jeśli było kilkoro dzieci, to czasami jest to kwestia kilku miesięcy. Natomiast jeśli sytuacja jest bardziej złożona, to może trwać lata. Jeśli na przykład, no nie wiem, ktoś będzie starał się podważyć testament, będzie chciał w jakiś sposób, no nie wiem, starać się wykorzystać tą całą sytuację. Więc są dokumenty, to jest testament, ale przede wszystkim trust, który pozwoli nam uniknąć probate, uniknąć sprawy spadkowej. Czyli nasze asset, majątek zostanie automatycznie, czy przez osobę powołaną, tak zwanego executor, zostanie rozprowadzona na beneficiaries, czy to jest współmałżonek, czy to są dzieci i tak dalej. Jest to znowu mechanizm używany bardzo szeroko przez Amerykanów, a nie aż tak bardzo, teraz dopiero zaczyna być używany przez nas, przez Polonię. A więc jak byś to tak radził, jak to się do... Po ogólasku na chłopski rozum. Mm-hmm. Co powinni ludzie zrobić, którzy powiedzmy, no rzeczywiście oglądali mnie to u Wojtka w telewizji czy tam na Facebooku, tak. No to teraz, no to może i rzeczywiście mam rację, no trzeba iść do mecenasa. Napisać trust, tak to się mówi, i wsadzić w ten trust nasze assets, nasz majątek, nasze domy, nasze konta bankowe, nasze oszczędności, nasze dzieła sztuki, nasze luksusowe samochody, nasze działki w Wisconsin, czy domy na Florydzie. I nadal możemy zarządzać tym majątkiem. To nie jest tak, że... Bo to jest revocable trust, czyli możemy wyciągać rzeczy i wkładać rzeczy. Ale jak te rzeczy są w truście, to wtedy one są... To wtedy dystrybucja tego majątku opiera się na dokumencie, który my sami sporządzimy. I sędzia już nie będzie musiał podejmować decyzji. Sąd będzie ominięty, tylko będzie osoba executor, i to może być osoba prywatna, to może być przyjaciel, to może być bank, to może być, są specjalne instytucje, które będą dokonywać tych dystrybucji za nas, a my będziemy mogli się skupić na tym, co najważniejsze, pożegnanie bliskiej osoby. Bo in end effect to bez tego nie uda się uniknąć niepotrzebnych problemów. Nie, to znaczy zależy też, jest jaka sytuacja, bo jeśli jest jeden małżonek i jedno dziecko, to być może nie jest to potrzebne, prawda? Wystarczy może testament,
sytuacja może nie jest złożona. Natomiast jeśli mamy złożoną sytuację rodzinną, jeśli mamy być może dzieci z innych małżeństw i no nie jesteśmy pewni, co się stanie po naszej śmierci, to wtedy jest to absolutnie wymagane. Mało tego, jeśli mamy duży majątek, to możemy zarządzać naszym majątkiem z zagrobu. Bowiem w innym wypadku, jeśli na przykład obydwoje rodziców odejdą i zostanie jedno czy grupka nieletnich dzieci, oni odziedziczą, tak jak mówi ustawa, w wieku 18 lat. To się nigdy dobrze nie kończy, kiedy 18-latek nagle dostaje miliony dolarów na przykład. To jest bardzo ważny moment, który teraz, co teraz tak. Ty mówisz. I teraz trust pozwoli nam na dystrybucję tego majątku w odpowiednich przedziałach. Otrzymasz taką i taką sumę pieniędzy, jak skończysz 18 lat. Mało tego, możesz te pieniądze tylko przekazać na college. Otrzymasz następną kwotę pieniędzy, jak skończysz college. Otrzymasz kolejną kwotę pieniędzy, jak nie wiem. I to wszystko można prawnie uregulować? Tak, tak. I nie ma, że mój tata był bogaty i ja mam teraz 100 milionów dolarów i mogę robić co chcę. Nie. Po to się zakłada trusty. I zarządza się swoim majątkiem za grobu. To jest takie może, no... Brzmi, ale jest prawdziwe. Czyli nie dość, że zapobiegamy probate, czyli tej drogiej, kosztownej, długiej sprawie sądowej, zarządzamy swoim majątkiem, a jeszcze, to wymaga głębszej dyskusji, możemy chronić pewne rzeczy, pewien majątek przed wierzycielami. Albo nawet nasz dom nie jest taki publiczny, nie jest pod naszym imieniem i nazwiskiem, tylko jest w jakimś tam truście. Prawda? Inaczej łatwo nas znaleźć. Wystarczy wpisać imię i nazwisko i od razu widzimy, gdzie mieszkamy i tak dalej. Jak wsadzimy w to trust, jesteśmy bardziej anonimowi. Więc dla osób, które, no nie wiem, są lekarzami, prawnikami, nie wiem, no, mają jakiś kontakt z ludźmi różnej maści, że tak powiem, i próbują być anonimowi, prywatni, to zapewni jakiś tam poziom prywatności. No powiem ci, że to są takie... No, ciężkie tematy, ciężkie, ja przepraszam. Temat. Nie, dobrze, tak, dobrze, bo to jest, wiesz co, uświadamianie ludzi, przede wszystkim ja się cieszę, że mogę tego rodzaju sprawy poruszać tutaj, że możemy w ten sposób ludziom pomóc, że możemy ludzi edukować, bo to są sprawy, których nie możemy uniknąć. To nie jest takie proste. Wiesz, to są fajne rzeczy, które wymyślono w tym prawie anglosaskim. My tego niekoniecznie, my tego w prawie polskim nie mamy, więc tutaj przyjeżdżamy, zajmujemy się zarabianiem pieniążków i tak dalej, lata lecą. Natomiast Amerykanie już opanowali te rzeczy i to jest po prostu wprowadzanie rozwiązań, które tutaj są na rynku amerykańskim od dziesiątek, setek lat. Wcześniej były stosowane raczej przez zamożne rodziny, ale teraz są to na tyle elastyczne mechanizmy, że mogą być stosowane przez zwykłych ludzi, ciebie i mnie. A więc jednym słowem, jeżeli ktoś sobie chce tego rodzaju sprawy uregulować, dzwonią do was, mówią: panie Michale, tak, mamy taką i taką sytuację, czy można to u was wszystko uregulować, tak? Tak, tak. Powinniśmy się spotkać na konsultację. Każdego sytuacja jest inna, każdy ma troszeczkę inne potrzeby, inne cele i w zależności od tego, jakie są cele tej osoby, znajdziemy taki plan, dlatego to się mówi estate planning, który będzie odpowiedni dla tej osoby. A więc na pewno to jest zawsze indywidualna sprawa. To jest indywidualna sprawa. To nie jest tak, że jeden trust będzie dobry dla wszystkich, bo są trusty, które są indywidualne, są trusty, które są zarządzane wspólnie przez małżonków, są trusty, które tak zwane personalne, są też trusty residential trust, czyli gdzie wsadzamy nieruchomość tylko. Więc no jest ileś tam opcji różnych dla różnych scenariuszy. Dla takiego troszeczkę jeszcze wyjaśnienia, na czym polegają tak zwane liny? Wiele osób sobie nie zdaje sprawy z tego. Kupują to, co rozmawialiśmy o firmach i tak dalej. Określam troszeczkę sprawę problemu linów. Mhm. Jak by to po polsku nazwać lin? Wiesz co, dobre pytanie. A czy jest coś takiego w ogóle w polskim prawie? Nie spotkałem się. Okay. Na pewno jest rejestracja długów,
czyli wiesz, jakiś jest krajowy rejestr długów, ale znowu nie jestem polskim prawnikiem, nie mieszkam w Polsce już wiele, wiele lat, więc nie śledzę tego. Natomiast LIN tak naprawdę jest jakąś taką formą odciążenia, czy ciężaru na title. Mhm. Czyli... Powiedz mi, czy można nałożyć LIN dla śpasu? Dla śpasu? Dla śpasu, dla żartu. Czy można, czy LIN można założyć komuś? Komuś założyć, ze złości dla kogoś. No można, przy czym to musi być też uwarunkowane, tak? To znaczy, rzeczywiście, nikt tego nie będzie sprawdzał. Możemy zarekordować LIN na property, ale jeśli nie mamy komu podstaw prawnych, to później możemy być pociągnięci do odpowiedzialności za to. A więc ten śpas, tak zwany, może się też wiązać z konsekwencjami. Jak najbardziej, jak najbardziej. A więc LIN to jest zupełnie legalna rzecz, jeżeli jestem tobie winien coś za coś, gdzie zapłaciłeś mi, budowałem ci dom, zapłaciłeś mi za ten dom, za fundamenty, za dach i tak cokolwiek dalej. Tak, zakładam LIN i ty nie możesz sprzedać swojej nieruchomości. Title na tą nieruchomość nie jest już perfect, nie jest markable. Ten dom nie może być wystawiony na rynek. On może być wystawiony na rynek, ale nigdy nie dojdzie do transakcji, do sprzedaży. W którym momencie kupujący lub powiedzmy, kiedy znajdziecie, że na danej miejscu property jest LIN? Każda ze stron powinna mieć adwokata, real estate attorney. Real estate attorney zrobi search i zobaczy, jaka jest historia w księgach wieczystych. Zobaczy, czy title is clear, czy jest marketable, czy mogę powiedzieć moim klientom, tak, śmiało kupuj ten dom. I nagle się okaże, że są liny. I jest to problematyczne. Nigdy nie powinno dojść do transakcji. Trust company na to nie pozwoli. Dobrze. Proszę bardzo, napij herbatę. Tak jak najbardziej, przegryź odsetka. Mamy czasu troszkę jeszcze? Mamy. Do 6 rano powiedziałeś, tak? Świetnie. Mam nadzieję, że rozmowa upływa bardzo... Bardzo sympatycznie. Cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo. Taki walczyk. Na pewno też będę chciał zapytać ciebie, Michale, co ty chciałbyś przekazać, o czym powinniśmy jeszcze rozmawiać. Wiadomo, że to jest dla mnie pierwsza tego rodzaju rozmowa z mecenasem, który reprezentuje właściwie dwa wielkie trzony naszego życia w Ameryce, bo i zarazem małżonkę i też twoją dziedzinę, która jest bardzo ważna w naszym biznesowym życiu tutaj w Ameryce. O czym chciałbyś jeszcze, żebyśmy porozmawiali? Co ci się, z czym się zmierzasz w swojej praktyce, w swoich latach doświadczenia? Z czym ludzie do ciebie przychodzą? Jak byś ich chciał ukierunkować? Co chciałbyś im powiedzieć? Jak byś im chciał pomóc? Nie bójmy się adwokatów. Nie bójmy się wziąć za telefon i zadzwonić i zapytać się o poradę. Nie musi być może, jeśli ktoś tam zapytał o jakieś pieniążki, zapłaćmy, umówmy się na konsultacje płatne, bezpłatne, nie ma znaczenia. Możemy bardzo dużo w ten sposób zyskać. Czy jest to intercyza, czy jest to trust, czy jest to ważny kontrakt, jeśli prowadzimy firmę, czy jest to jakaś ważna transakcja. Prawnik to nie jest zawsze ten scumbag z telewizora, z serialu telewizyjnego, który próbuje nas okraść. Nie, to są ludzie rzetelni, którzy chcą nam pomóc. Po to oni tam są. A dlaczego chcą nam pomóc? Po to się uczyli przez szereg lat? Tak. A sytuacje czasami kreują dane sytuacje
kreują sytuację. Dlatego czasami też ta opinia idzie taka zbyt niepochlebna, ale in end effect jesteście szkoleni w tym kierunku, żeby rozwiązywać problemy. Dokładnie. Rozwiązywanie problemów. To jest ważne. Nie walka sama w sobie, tylko co jest tak naprawdę na końcu tego. Rozwiązanie problemu. Więc jeśli mamy problem, zadzwońmy, nie bójmy się. Naprawdę warto. I nie mówię, że koniecznie do mnie. Jest bardzo dużo dobrych polonijnych prawników, polskich prawników, prawników z polskim pochodzeniem, którzy mówią po polsku, Amerykanów. Proszę śmiało dzwonić. Jestem pewien, że będzie to, nie będzie to zmarnowany czas. Tak robią Amerykanie. A my mamy troszeczkę, wydaje mi się, że my, Polonia, podchodzimy do tego z taką rezerwą, ze strachem. I słusznie, rzeczywiście, jest grupa prawników, jak w każdej profesji, która wykorzystuje swoją taką pozycję, a nie inną, ale z drugiej strony jest to grupa z tych prawników, co ja znam, to jest grupa rzetelnych profesjonalistów, którzy chcą pomóc ludziom. I jeszcze wracając do tego samego stwierdzenia, o którym już rozmawialiśmy, że adwokaci się dogadują, ale czasami wielokrotnie adwokaci się dogadują po to, żeby ugodowo rozwiązać dany problem. No tak, tak. Szczególnie jak w grę wchodzą emocje. Nie myślimy trzeźwo, tylko myślimy przez emocje. Czy kierowani jesteśmy rządzą zemsty, a nie niekoniecznie rozwiązania problemu. Zemsty. Przegramy? Oczywiście. Masz herbatę jeszcze? Mam, dziękuję. Osypek masz jeszcze? Też, super, dzięki. Zdaję sobie zupełnie sprawę, że jest 10:24, Agnieszka już spogląda na zegarek, gdzie on jest. Powiedz mi... Ona sama mnie tutaj wysłała. I to lubię. I czekam na ten moment, kiedy będziecie tutaj oboje siedzieć jeden koło drugiego, a wasza cudowna córeczka Sofia... Elis Sophie będzie się bawiła z Belą i z naszymi dziećmi na górze. Dziękuję. Michale, jak do was dotrzeć na się... Wiesz, w Balmer Law wbijacie w Google i wszyscy już wszystko wiecie. Tak. A mogą się powoływać na radio i Wojtka Drule i studio i tak dalej. Oczywiście, to będzie special treatment. I powiem ci, że jest mi miło, jak mi Agnieszka mówi, a mieliśmy od ciebie tych ludzi, przychodzą z takimi sprawami. Wiesz, dla mnie to jest też budujące, bo ja wiem, że... dzięki temu, tego rodzaju... Bo tutaj już nie patrzymy na biznes, tu patrzymy na pomoc. To, co mówi, że trzeba się odpowiednio umieć zabezpieczyć. I dobrze, że mogę przekazać wiele takich ważnych rzeczy ludziom i też edukacyjnych rzeczy. Bo nie rozmawiamy o szampanie do włosów, tylko rozmawiamy o sprawach typowo ważnych życiowej. I dlatego też jestem dumny z tego, że mogę tego rodzaju sprawy przekazywać dalej we świat. I też fajną rzeczą jest, że dowiedzieliśmy się, że królowa Związku Podhalan, Ania Smetek, jest z wami. Nasza piękna królowa Związku Podhalan jest u was w kancelarii. Jest niesamowita dziewczyna. Jest to naprawdę, opowiadaj. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Ania zdecydowała popracować z nami przez okres wakacji, zanim pójdzie na studia. Już zrobiła niesamowity impact na kancelarii. Wniosła wiele radości do nas, do takich raczej poważnych kwestii, jak sam widzisz. Jest bardzo utalentowana, świetnie pisze, jest utalentowana graficznie, także myślę, że to będzie świetne summer z Anią. Super, cieszę się bardzo i jak Agnieszka mi mówiła o tym z wielką taką radością, przekazałem tę informację dalej we świat i oczywiście płyną tam gratulacje dla niej, a strasznie ich lubię jako rodzinę, wspaniali ludzie. Jakoś tak mi się wydaje, że
ta królowa chyba, no tak najbardziej mi się chyba zapisze w historii tutaj i Radia na Góralsku Rutę i w tym całym naszym biznesie, jak to się mówi, w tej działalności biznesowej. Jeśli ja mogę coś dodać, to naprawdę obserwuj Anię, bo wydaje mi się, że zrobi niesamowitą karierę. Jeśli zdecyduje się być prawnikiem, wiem, że interesują prawo międzynarodowe, to będziemy jeszcze słyszeć o Ani w przyszłości. Piękne słowa, Michale, piękne słowa. I też dla Was to też będzie wielka satysfakcja, że też jakiś tam rąbek jej historii był w Waszej kancelarii. Tak, tak. Jesteśmy zaszczyceni. Pięknie. Będę miał zaszczyt brać udział. Też wielką radością przyjąłem zaproszenie, kiedy otwieraliście kancelarię w Hinsdale. Wiem, że tam Agnieszka mówi, że jest taki fragment filmu, który mówi, to jest jej najlepszy film, tam podpisywanie tego wszystkiego, ale teraz w najbliższym czasie macie wasze, jak to się mówi, parafialne Hinsdale spotkanie, taki piknik wieczorowy, chyba we czwartek, tak? Tak, to znaczy rzeczywiście Hinsdale ma taką długą tradycję organizowania pikników co czwartek dla ludzi mieszkających w Hinsdale i oczywiście w okolicach. Co czwartek? Co czwartek, tak. Co czwartek, w czasie letni? W czasie letni. Także zapraszamy. Za każdym razem jest jakaś tam muzyka, live band i my będziemy zaszczyceni sponsorowaniem 5 takich czwartków. Pięknie. I zaczynamy 13 czerwca i można nas tam spotkać, porozmawiać o... A nie wiesz, czy tam są jeszcze jakieś chałupy do kupienia, czy już nic? A wiesz co, dzieje się. Zapraszamy. Dobrze. Tymi sprawami siebie nie zajmujecie jako listę. Wiesz co... To jest coś, co też chcemy zrobić w odpowiednim momencie. A plany mamy bardzo ambitne, chcemy być dużą kancelarią. Niedawno, parę dni temu, ofertę dołączenia do kancelarii zaakceptowała dziewczyna, pani mecenas, która dołączy do nas po wakacjach, więc powoli rośniemy i będziemy też wspierać ludzi w real estate. Niedługo już. Dobrze, to też to, ten biznes nigdy nie zaginie, dopóki na świecie będzie w miarę spokojnie i dobrze. Tak. Miejmy nadzieję. Michale, słowo końcowe w tym dzisiejszym naszym dość długim wystąpieniu, ale cieszę się, że widzę, że czujesz się tak fajnie, na luzach. Jak najbardziej. To mi się podoba. Co chciałbyś przekazać dla tych wszystkich, którzy teraz słuchają i oglądają? Dwie rzeczy. Tak jak powiedziałem, nie bójmy się prawników. Ci ludzie są po to, żeby nam pomóc, nie czujmy się zawstydzeni, nie czujmy się w jakiś sposób tam intimidated. Ci ludzie to są profesjonaliści szkoleni po to, żeby nam pomóc w różnych dziedzinach. Nie mówię o sobie, ale w ogóle o profesji. A na takiej osobistej to, Wojtku, dziękuję Ci za zaproszenie. Jest mi niezwykle miło być częścią Twojego radia, Twojego słuchowiska. Bardzo się cieszę, że przenieśliśmy się do Hinsdale, że jesteśmy bliżej społeczności góralskiej. Ja mam znajomych tutaj wśród górali i cieszę się, że jestem teraz fizycznie bliżej. Mam nadzieję, że będę mógł uczestniczyć w piknikach, różnych różnych imprezach i spotkać Was osobiście, posłuchać pięknej muzyki góralskiej, popatrzeć, jak tańczycie, pocieszyć się, bo naprawdę macie wspaniałą kulturę. Jestem bardzo dumny z górali i jest być z czego dumny, także jest mi bardzo, bardzo miło, dziękuję. Jedną rzecz muszę Ci powiedzieć, nie zawiedź się, jak ten osypek nie będzie tak smakował jak ten dzisiejszy, bo ten jest prawdziwy z Polski, dlatego czasami będziesz miał okazję popróbować różnego rodzaju osypku. Dobrze. Ale nazwijmy to osypek, to jest taki góralski kawior i dlatego przepity czasami cytrynówką to też jest dobre, czy przepalanką, bo kiedyś wiadomo, że górali nigdy nie mieli cytryn w dawnych czasach, tylko była przepalanka, jest cukru polonego, na tu się spustano, nie? Tak to się nazywa. No, dzisiaj Cię nie będę często masz herbatę ziołową. Także Michał, wielki Bóg zapłać za to, że znalazłeś czas tutaj być z nami dzisiaj wieczorem, że mogłeś nam udzielić fajnych rad. Znowu zapraszam, przygotuj mi listę rzeczy, o których powinniśmy podyskutować, co jest ważne. Wiadoma rzecz, że człowiek, nawet sam nie jestem w ten sposób nawet zabezpieczony, jeżeli chodzi o sprawy prawne, żeby to wszystko dobrze działało, ale uświadamiajmy ludzi, że to są rzeczy, których nie możemy uniknąć.
No tak. Że dla dobra i całej sprawy, która się toczy wokół naszego życia, że musimy tego rodzaju sprawy zabezpieczyć. Tak. Jeśli jeszcze wetknę, to tak naprawdę zróbmy to nawet nie dla siebie, ale dla swoich bliskich. Czyli w momencie, kiedy coś się stanie, żeby mieli ten jeden problem mniej z głowy. Piękne. To tyle. Pożegna się tutaj z nami, z naszymi widzami. No dużo. Audiencja była jak u papieża normalnie. W piątek wieczór. W piątek wieczór. Słuchać prawnika. Porady z prawnikiem. Wczoraj miałem Pawła Figlewicza, który też świetną mam publikę i tak dalej, ale widzisz, tego rodzaju spotkania musimy organizować. Cieszę się, że zbudowałem tak mocną platformę. Mhm. Nawet Łukasz Dudka, Dziennik Związkowy, jest z nami. Pozdrawiam Łukasza. Jest z nami też Łukasz. Cieszę się, że mogę zbudować tak mocną platformę, która może ludziom pomagać. Mhm. Bo tu to jest cały fokus mój, których mówię zawsze, a jak to się mówi, pieniądze to nie wszystko, czasami lepiej dać ludziom radę, ukierunkować też ich, bo dzięki właśnie tego rodzaju spotkaniom możemy ogromne ilości pieniędzy ludziom zaoszczędzić. Stresu, nerwów i pieniędzy, jak najbardziej. A zbójeckie prawo jest i będzie i było. Jest, było i będzie. Sprawiedliwość musi być i tak po naszej stronie. Jak to Kargo, jak to Pawlak mówił. I to piękne. Nawet Józia Długopolska była z nami też. Pani doktor Józia Długopolska też była dzisiaj z nami. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Wiceprezes do spraw gospodarczych. Wiesiu Siuta był z nami. Wielu fajnych ludzi dzisiaj nas oglądało i słuchało. I przyrzeknij mi, że będziemy kontynuować tego rodzaju spotkania. Jeśli ludzie chcą naprawdę mnie oglądać i słuchać, za co nie wiem dlaczego, ale i bardzo chętnie, z przyjemnością. Świetnie się rozmawiało. Rzeczywiście tematy, o których mówiliśmy, są trudne, ale atmosferę, jaką stworzyłeś tutaj, ja bardzo chętnie się podzielę swoimi doświadczeniami. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Witam Państwa. Mam na imię Joanna Luty i jestem doktorem okulistą. Zapraszam Państwa do naszej nowo otwartej kliniki, która znajduje się w Palos Heights przy adresie 12131 South Harlem. Oferujemy nie tylko badania wzroku dla dzieci i dorosłych, ale również szeroką gamę wyboru ramek i szkieł kontaktowych. Zajmujemy się leczeniem jaskry, zaćmy i innych schorzeń układu wzrokowego. Dla dzieci oferujemy terapię wzrokową i kontrolę krótkowzroczności. Przyjmujemy różne ubezpieczenia. Po więcej informacji prosimy o telefon 708-550-2020. Jeszcze raz 708-550-2020. Dziękuję i do zobaczenia. Jadę do Polski. Rodzina, znajomi, wiesz, będzie wesoło. A polskie jedzenie? To będzie przyjemność. A, mówiłam. Doktor Beata Dederowska z LeMond Dental Clinic to strzał w dziesiątkę. Miałaś rację. Proteza na implantach odmieniła moje życie. LeMond Dental Clinic to fachowcy od implantów i wszystko w jednym miejscu. To bardzo wygodne. Dostałem także finansowanie. Mamy super ofertę dla Ciebie. Konsultacja na implanty i zdjęcie panoramiczne oraz druga opinia za darmo. Dzwoń 630-914-1500. W internecie polskidentysta.net. Doktor Beata Dederowska serdecznie zaprasza.
Jedni zachwalają swoje największe kotlety schabowe, inni specjały restauracyjne. My zapraszamy Państwa do najstarszej regionalnej restauracji Związku Podhalan. Biało Izba. Wszystko w odpowiedniej wielkości i jakości. A co najważniejsze, smaczne tak, że palce lizać. Stąp do nas, sam się przekonaj. Swojska atmosfera, miła obsługa, atrakcyjne ceny. Restauracja Biało Izba oraz sale bankietowe Domu Podhalan przy 4808 South Archer Avenue w Chicago. Po rezerwację zadzwoń 773-523-7632. Szefie, niedługo rocznica naszej firmy i pomyślałam... Alpine Banquets? Alpine Banquets! Catering z Alpine Banquets podniesie prestiż każdej imprezy. Zamów u nas i zajmij się gośćmi. Jedzeniem i oprawą zajmiemy się my. Zadzwoń po catering do Alpine Banquets. 630-964-4154. 630-964-4154. Szczegóły na alpinebanquets.com. Pokaż mi swoją podłogę, a powiem ci, czy dobrze wybrałeś. Jeszcze nikogo nie zawiodły podłogi z Top Quality Flooring. Top Quality Flooring. Największy polski dystrybutor materiałów i akcesoriów podłogowych, sprzętu do instalacji i cyklinowania, lakierów, a także farb Benjamin Moore. Podłogi drewniane, surowe, wykończone laminaty, winyle, schody od najlepszych producentów w branży. I po kontraktorskich, niskich cenach. Teraz podłoga dębowa klasa Common 2. Tylko 89 centów za square feet. Top Quality Flooring and Paint Store w Schiller Park przy 3900 River Road. Telefon 847-233-6300 oraz w Bridgeview przy 9800 Industrial Drive. Telefon 708-430-8800. Top Quality Flooring Inc.com. Na grani siwą mgłą ukrywa scyty gór. A syćku jak jeden kolor miało. I widzę tu co dnia promienie z między chmur. Słonecku jak powiedzieć coś ich chciało. Byłeś tu, miło przy tobie skargie wątki kościelcu w obranie. Byłeś tu, zmęcone lica twoje chłodzie ugięsi kolny wiatr. Byłeś tu, szlag Worley pyrci bliski ci jak ten rodzony brat. Byłeś tu, Kainu krogło od nieba dzieli ten nadziemski świat. Dumny w reglu smrek i dumny kolny wiatr. Zakiesik tobie, ojce święty goście, a ja wstrzymuję wdech, bo jakbyś za mną sęk. W modlitwie serce we mnie cicho rośnie. Byłeś tu, nie obcy tobie skargie wątni kościelcu w granie. Byłeś tu, zmęcone lica twoje chłodzie ugięsi kolny wiatr. Byłeś tu, szlag Worley pyrci bliski ci jak ten rodzony brat. Byłeś tu, Kainu krogło od nieba dzieli ten nadziemski świat. Przebyć muszę tak jak ty, mój mistrzu. Wokoło ludzie, których kochać trzeba tak jak ty, mój mistrzu.
Niełatwo cudzy ciężar wziąć w ramiona, tak jak ty, mój mistrzu. Poniosę wszystko, jeśli będziesz ze mną zawsze ty. Jest teraz syczkim serdecznie dziękuję za to, żeście byli ze mną. Program radia na góralską nutę, wersja internetowa. Wojciech Durula. Trzymajcie się, cześć!